To zgodnie z umową zaczynamy od tych angielskich pytań. All right, guys, here we go. Zacznijmy zatem. Będę czytał najpierw pytania po polsku, oczywiście. One są po angielsku napisane. Po chwili będę je zadawał. Niektóre pytania są bardzo do siebie podobne, bądź dotyczą jednego tematu, dlatego będę z nich robił kompilację, żebyśmy mieli jakby wszystko, żeby nie tracić po prostu czasu. Pierwsze pytania dotyczą chóru, którym zajmuje się Ken, chóru, który prowadzi, i jest to szereg pytań dotyczących na przykład, jakie metody pozyskiwania nowych członków chóru, jak utrzymujesz to, że przychodzą na te próby regularnie. Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat samego chóru, jak często usługujecie, jaka jest rola w ogóle chóru w wielbieniu i tak dalej? I o samej pracy, jak inspirować ludzi, jakie są założenia, czy są tam profesjonaliści, jak polepszać technicznie umiejętności wokalne też tych chórzystów. Więc to będą teraz pytania do Kena związane z jego chórem, tak? Jako jedna wielka kompilacja, okej? Okay? So Ken, could you tell us? I run several choirs. Prowadzę kilka chórów. One is a church choir. Jeden jest kościelny. One is a choir made up of Adventist singers from different churches. Jeden z nich złożony jest z adwentystów z różnych kościołów. And then I have choirs which I use in a more professional situation. I mam też chóry, których używam na bardziej takie zawodowe, powiedzmy sobie, okazje. Mostly for television work and so forth. Dla pracy w telewizji. And I split that into two choirs which do exclusively sacred music. I dzielę to na dwa typy chórów. Chór, który ma tylko muzykę kościelną i tylko muzykę świecką. And also have another choir which I do music which may not always be sacred music. Ten drugi typ to jest ten typ chóru, który nie zawsze śpiewa muzykę kościelną, ale również tą powiedzmy sobie sekularną, świecką. So we might do films, we might do album recordings for artists. Więc nagrywamy do filmów, albumy, różne takie rzeczy. But that's more business. Ale to jest bardziej moja praca niż. But I still apply principles, of course, as to what I do and do not do. Cały czas mam jakieś podstawy i bazę tego, dlaczego coś robię, a dlaczego nie. There are different methods of attracting singers to choirs. Są różne metody zachęcania, przyciągania nowych członków do chóru. And I'd say one of the key things is to have a sense of purpose. Najważniejszą rzeczą w moim odczuciu jest to, żeby mieć jakiś powód, jakiś cel. Know what you want to do. Wiedzieć, co chcesz robić. There are many people who are looking for a really authentic ministry experience in choirs. Wielu ludzi poszukuje takich chórów z prawdziwą misją. There are ways you can do it. You can bribe them. Można ich przekupić. You can say, come, everybody who comes gets a free box of chocolate. Chodźcie tutaj na próbę, dostaniecie pudełeczko czekolady, każdy je dostaje. You know, you can do fun things to. Można się tym bawić. Tak. Some people are a bit scared of their own voices, and so sometimes just try fun ways of getting them to just to come and try it. Niektórzy się wstydzą najzwyczajniej w świecie swojego głosu, pomimo że mają dobry, i w jakiś taki śmieszny, też zabawny sposób można ich zachęcić. Przyjdź, zobacz, spróbuj, będzie fajnie. But the key thing I would say is have a sense of purpose, know what you want to do, and say, you know, we want to form a choir which we want to take the mission out to this, and people don't see it just as singing, but as ministry. Mm-hmm. Ale kluczową sprawą jest, jak już mówiłem, mieć cel, mieć powód i mieć ludzi, którzy będą w to zaangażowani, w którzy się to włączą. Rehearsals with my church choir, we rehearse almost every week. Próby z chórem mamy w zasadzie co tydzień. With another choir that come from all over the country, we rehearse twice a month. Z tym chórem, który się zbiera z różnych części kraju, mamy próby once a month? Twice a month. Raz na dwa tygodnie. But rehearsal is not just when we come together, people are encouraged to rehearse on their own at home. Ale oczywiście to nasze spotkanie to nie jest jedyny czas próby. Znaczy, zachęcamy ludzi, żeby ćwiczyli sami swoje partie w domach, prawda? Just like worship. No, tak jak wielbienie. Rehearsals, I was asked, what do we do in rehearsals? Co robimy na próbach? With my church choir, we always begin rehearsals with a devotional or Bible study. I co robimy? Z moim chórem kościelnym zawsze zaczynamy od studium, od takiego poświęcenia. And sometimes that might be half an hour, three quarters of an hour. I czasami to może być half an hour, right? Sometimes half an hour, three quarters of an hour. Okay. Yeah. Czasami 30-45 minut. Because the choir needs to be theologically in tune. Czyli chór musi być w
tym samym rejestrze duchowym do wielbienia. So we discuss the theology of the songs or just general theology. Więc rozmawiamy na temat teologii zawartej w słowach pieśni albo generalnie o jakichś teologicznych kwestiach. Because without the theology you cannot present, you cannot sing with proper emotion. Ponieważ bez teologii, bez słowa nie jesteś w stanie nauczać poprawnie. And that's another danger of emotionalism. You come to choir, it all feels good. I bez tego przygotowania teologicznego nie jesteśmy w stanie wyrażać naszych emocji w sposób poprawny. Tego się po prostu nie da zrobić. We'll do some vocal development exercises. Oczywiście robimy sobie ćwiczenia wokalne, solfeże. A very quick one. Bardzo szybkie tego typu. Okay, these are two very good exercises, just in themselves. Dobre ćwiczenia, tak which cover a lot of musical exercises to help to free the voice. Które wyzwalają głos, tak? As well, sometimes you might look in a mirror and say, what do you look like when you sing? Czasem popatrz w lustro, zobacz, jak wyglądasz, jak śpiewasz. And then we'll cover the songs. Potem zajmujemy się pieśniami. Always stopping and talking about what's the theological value in the songs. Zawsze patrzymy na to, zatrzymujemy się nawet często nad tym, jaka jest wartość teologiczna, jaka jest treść danej pieśni. And I always like to finish just singing the songs, just singing them and just open people's minds to a sense of worship I często śpiewamy je po prostu nie tylko aby ćwiczyć, ale również ta próba jest jakby uwielbieniem samym w sobie. And the other question, I'm taking long to answer because I was asked a poor question, so that's why. To trochę będzie trwało, bo tam jest kilka pytań. I kolejne. Just, you know, how do we keep singers together? Jak utrzymujemy to, że wszyscy są jakby razem? How my choirs have stayed together is having identity. To jest to, że każdy chór, każda grupa muzyczna, czy też inna w kościele, musi mieć swoją tożsamość. And I mean a true Adventist identity. I potrzebujemy do tego takich prawdziwych adwentystów z krwi i kości. There have been many choirs in the UK who have tried to move away from their Adventist mission, the Adventist message, the Adventist roots. Wiele chórów w Anglii jest takich, którzy próbowali odsunąć się jakby troszeczkę od tego adwentowego pojęcia misji. And they do not last. They break up. Nie przetrwali. To się rozpadło. But what we've done, we've kept true to what we believe our mission is, and it connects with our daily lives. Ale my w tym trwamy, w tym, co jest naszą misją, i trwamy w tym nie tylko na próbie, ale również w naszym życiu codziennym. And we do work like working in the prisons and the institutions to let people know this is what it's all about. I gramy w różnych też instytucjach, żeby ludzie wiedzieli, czym się zajmujemy, kim jesteśmy, co robimy. And we also do big work on the big TV shows and things. No i oczywiście występujemy na dużych eventach, na dużych wydarzeniach telewizyjnych między innymi. But having that strong devotional life is what is the glue that keeps it together. Ale tym klejem, tym spoiwem łączącym to wszystko i trzymającym to w ryzach i jakby razem jest wspólnota. Jest wspólnota i to, że ta służba to jest służba codzienna, a nie tylko od soboty do soboty, czy od próby do próby. I cannot answer every question, please. You are welcome to email me. I'm happy to converse. Niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć od razu na wszystkie pytania, ale jak najbardziej napiszcie do mnie maila, na wszystko chętnie odpowiem. All right. Drugie pytanie. Miewamy problemy z śpiewakami zawodowymi, którzy tylko śpiewają wówczas, kiedy usilnie się ich o to prosi. Co powinniśmy zrobić? Jak ich zachęcić? How do we encourage professional singers? I think what happens a lot is obviously sometimes when singers become professional. To, co się dzieje często, to jeżeli ktoś już staje na ścieżce zawodowego śpiewania. If, for example, they're professional where they sign an agreement with management or a records label. W momencie, kiedy oni podpisują umowę z wytwórnią muzyczną. Sometimes the professional agreement says that you're not just allowed to sing and in everywhere. To w tym kontrakcie muzycznym podpisanym jest taka klauzula, która stanowi, że nie można występować zawsze i wszędzie, gdzie się komu podoba. And sometimes because we're living in the YouTube age. I dlatego, że żyjemy w epoce YouTube'a. Where what you sing today is going to be on YouTube tomorrow. I to, co śpiewasz tu dzisiaj na YouTubie, będzie jutro albo zaraz. Sometimes people are nervous about if you go to a church, the sound system's not correct and or
Niektórzy martwią się o to, że jeżeli to trafi pod na YouTube, to ten system nagłośnienia nie jest taki profesjonalny, tak jaki powinien być. Then they're being presented in a negative light and potem ktoś jako profesjonalista, jako ich kariera może na tym ucierpieć, że ktoś usłyszy, że oni na takim sprzęcie, że to nie brzmi do końca dobrze, że tu niedociągnięte, tam niedociągnięte. There's also a copyright issue as well, right? Jest też sprawa praw autorskich oczywiście. So sometimes because what professionals are doing, their material is covered by copyright laws. Mm-hmm. Twórczość, materiał jest objęty oczywiście prawami autorskimi, tak? They're nervous that they sing and then all of a sudden the music is out for everybody, which is supposed to be, you know, protected and supposed to be sold. I boją się, że po prostu utwory, które wykonają, które są ich, zostaną przywłaszczone sobie przez kogoś na zwyczajnym świecie. Now I don't have any magic solution to say this is how you get a professional to sing. Nie mam jakiegoś tam, powiedzmy sobie, magicznego rozwiązania. It's a professional's own mind. To jest jego własna chęć, jego własny umysł, jego własne przekonanie, co on zrobi, co będzie chciał zrobić. You know, I'm a professional musician. Ja jestem profesjonalistą. You know, I work with many of the highest institutions in the world. Z wieloma instytucjami. But in my own thinking, ale według mojego własnego mniemania, I can do nothing without God. Niczego bez niego nie mogę uczynić. It's because of him that I live and I move and I have my being. Dzięki niemu żyję, ruszam się. So therefore it's the highest honor. Dlatego jest to największym honorem to actually give to, żeby to dawać God Bogu in worship. And that's what we've got to recognize, that worship is the highest honor. Możliwość wielbienia jest najwyższym honorem dla nas. We've created this celebrity age, which is where people on the outside, we elevate them and lift them high. Mm-hmm. Żyjemy w epoce celebrytów, oczywiście, tak? Mamy te gwiazdki, które wywyższamy po prostu pod niebiosa, można by rzec. The late Michael Jackson used to come out onto the stage. Jak Michael Jackson wchodził na scenę? He would look in that direction. Patrzył tam. For about 30 seconds, look in that direction. Przez 30 sekund tam. Everybody starts screaming. Wszyscy zaczynali krzyczeć. He changes his face. Looks over there. Zmienił wyraz twarzy. Everybody there starts to scream. I wszyscy zaczęli tam krzyczeć. About a human being who's just coming out to sing. Big deal. Ale to jest tylko, to jest facet. To jest facet, to jest człowiek. On tylko wychodzi śpiewać. No. So we've made this idea of celebrity. We've created this idea of celebrity. Więc stworzyliśmy sami, sobie stworzyliśmy jako ludzie ten koncept celebryty, tak? We call them stars. Nazywamy ich gwiazdami. You notice stars are in the Bible an indication of angels. Jeżeli byście zechcieli zauważyć, to gwiazdy są jakby uosobieniem też czasami aniołów w Biblii, tak? And it was a star, the bright morning star known as Lucifer. I ta gwiazda zaranna, no to był Lucifer, tak? Więc. So let us get back. This is what we're trying to do this afternoon, this weekend. Worship being the most important, highest thing in your life. I to, co próbujemy tutaj przez całe nasze spotkanie powiedzieć, że wielbienie jest najważniejszą rzeczą w naszym życiu, największym honorem. But also creating the conditions that professionals can feel that they have the resources to do what God has called them to do as well. So having the resources. Mm-hmm. I ważne jest to, żebyśmy też mieli możliwości, źródła i takie zasoby, żeby tym profesjonalistom też to umożliwić, śpiewanie u nas w kościele. I promise all my answers will be shorter. Obiecuję, że już teraz postaram się trochę krócej. I'm just passionate about. Czy byłeś kiedyś albo znasz taki kościół, mówię oczywiście o kościele adwentystów, który może być przykładem jak używania tańca podczas wielbienia, i jeżeli się da, to podaj nam przykłady. And I mean, it says question for Ken, but I think also Gert will probably have something to say with it. Because I mean, we need to define what we mean by dance. Musimy zdefiniować, co rozumiemy przez taniec, tak? If I'm a cello player, jeżeli jestem gram na wiolonczeli, no to tańczę z tą wiolonczelą, tak? A jak jestem pianistą, to się tam ruszam. Jestem gitarzystą też jakoś tam. The only problem we have is with the guitarist. When a guitarist does this, look how the guitarist is moving his body. The pianist does this. Największy problem jest z gitarzystą. Gitarzysta się tam buja, prawda, we wtedy tam się rusza z tym w tej nazad. So for me, you know, dance can be very beautiful.
Wiecie, dla mnie taniec może być czymś pięknym. I love to watch birds. Uwielbiam patrzeć na ptaki. When they're flying, jak one lecą. And all of a sudden one turns and all of them turn. Jeden skręca i wszystkie za nim. And one goes down and all of them go down. Jeden pikuje, drugi za nim. Throughout nature, God has given so much creation and the flowers and the trees and movement is such a beautiful part of God's creation. Bóg przez stworzenie pokazał nam piękno natury, piękno stworzenia, piękno też ruchu. So I have certainly seen situations in churches where people have used interpretive dance and it has been in my estimation very very moral and it tells the story and it interprets in a very very positive way. Widziałem w kościołach to, jak ludzie używali ruchu tańca w sposób adekwatny do tego, co było mówione. Nie było w tym nic niemoralnego, to było duchowe, to było wzniosłe. I could talk about this all day, but before I hand mogę o tym gadać cały dzień, ale zanim to the pastor to get himself into trouble. let me just say that there are some what we're going to understand is around the world the word music means different things. Na świecie muzyka znaczy dla każdej nacji co innego tak naprawdę. There are some cultures where the word music translates as sound and movement. W niektórych językach słowo muzyka tłumaczy się jako dźwięk oraz ruch. So you know, when I go to many countries, it is just natural that when they're singing, it's part of their movement is part of, but they call it music. They don't call it dance as such, but it is movement of the body, which is dance. I jak podróżowałem, to dla wielu kultur jest to po prostu naturalne, że podczas śpiewu się ruszają, nie potrafią tego oddzielić od siebie. I can't dance. Ja nie umiem tańczyć. My daughter is very clear about it. When she gets married, we have to dance together, she's going to be embarrassed. A, i moja córka ma z tym problem, bo jak będzie wychodziła za mąż pewnego dnia i będzie taniec z tatą, no to będzie generalnie wielki wstyd. My hips seem to be stuck to my back and to my legs. They don't move much. Moje biodra są jakby zabetonowane, one w ogóle nie potrafią tych ruchów kompletnie. I've heard so many years these questions asked, like, are we allowed to dance in church? I tyle lat to słyszę. Można tańczyć, nie można tańczyć. Można, nie można. Well, already a number of times over these 2 days, we've seen so many times it being mentioned in God's word, dance, dance, dance. I wielokrotnie na tej konferencji widzieliśmy w Bożym Słowie, gdzie jest powiedziane tańcz, tańcz. But dance before God and dance because of a purpose that brought you to dance. You see, we love to watch ballet, or most people will like to watch ballet, but they won't call that dancing. Wielu ludzi uwielbia patrzeć na klasyczny balet, tak? Ale nie nazywa tego tańcem. We will call that ballet. That's nazywamy not to dance. Baletem. To nie jest taniec, skąd? But in my perception, it's the same kind of thing of body expression, using music and then making movement and that sort of, I don't know, sort of brings about a thought. Jest to sposób przedstawiania siebie, swoich myśli, swoich emocji i pewnych również słów poprzez ruch. In my drama team, we teach people also certain dramas that have quite a lot of dancing movements in them. W mojej trupie teatralnej uczymy się, jak wykorzystywać te ruchy, również przez taniec. But the movements are there for a purpose. They're not just there to just feel like, oh, I just want to move. No, they try to make a point. Nie, one nie są tam po to, żeby po prostu sobie były i o, one mają swój powód, one mają swój cel. And I love when I see people using this kind of body expression, this movement in with a good piece of music and it becomes so clear to me how God is so beautiful, so creative, what he put into us. Przez taniec często staje się dla mnie jasne to, jak Bóg stworzył człowieka i jakie emocje przez taniec można przekazać i że jest to po prostu dobre. I heard of a church where there was a lady who would love to preach in that church. Słyszałem o pewnej kobiecie, która chciałaby nauczać. To share her love that she had for her Lord. Która chciałaby się dzielić swoją miłością do Boga. But she was mute. She could not speak. Ale ona była niemową, więc nie mogła mówić.
Most people in the church had no clue about sign language, how to understand sign language. Większość ludzi nie miała zielonego pojęcia o języku migowym, jak go używać. But when they started to play a piece of music and she danced in front of the church and show her glory to God. Ale w momencie, kiedy puszczono utwór muzyczny, ona zaczęła się ruszać, zaczęła tańczyć i w ten sposób pokazywać chwałę Bogu. All that the people could say was amen. Wszystko, co potrafili powiedzieć, to było amen. Her actions spoke louder than any words could have done. Jej czyny mówiły głośniej niż jakiekolwiek słowa, które mogły być wypowiedziane w tej sytuacji. Ken spoke about that chapter in Zechariah, chapter 3. Ken mówił o trzecim rozdziale Księgi Zachariasza. Where it says in our translation that the Lord sings over us. God sings over us. Jest powiedziane, że Pan sings? Sings. Like sings. He sings a song over us. Okay. Śpiewa pieśń jakby nad nami. But the Hebrew language is again so much more rich than our English, and so actually it gives us idea that there is much more than singing. God is almost like dancing over us. Mm-hmm. He's the Lord of the dance, as some people would call him. Język hebrajski jest dużo bogatszy niż język angielski czy też polski, dlatego to, co tam jest wyrażone w tym Zachariaszu, jest to, że Bóg nie tyle, co tylko i wyłącznie śpiewa jakby nad nami, co tańczy dookoła nas. Can I just say one last thing on that? And the reason why is because I know that people would come and say, well, all right, well, the pastor's just said, and Ken's just said, it's okay to bring dance into the church, and it's causing problems. I've had this before. No i teraz powiecie, no Ken tutaj i pastor powiedzieli, że można wprowadzić taniec do kościoła i to stanowi problem jednak. And what we're both saying is that we connect to God, and God's and our reaction to God may manifest itself in that expression. My mówimy tylko tyle, że poprzez ruch możemy wyrażać swoje uczucia do Pana Boga. But just bringing it in, just for the sake of bringing it in, to try to be cool or try to attract people, then no, that's not how we. Ale wprowadzenie tańca tylko po to, żeby on fizycznie był, żebyśmy mogli go odhaczyć na jakiejś tam liście, że jest, nie ma najmniejszego sensu. Czyli to jest pytanie muzyczne, z gatunku muzycznego. A propos tego, czy prawdą jest stwierdzenie, że możemy zagrać jakikolwiek styl muzyczny nam się podoba, pod warunkiem, że słowa się zgadzają z Bożymi słowami. No, that is not true. Nie, to nie jest prawda. It is not true. The music must reflect what the words are saying. Muzyka musi odzwierciedlać przesłanie słów. The music must reflect what's happening within the church. Muzyka musi odzwierciedlać tego, co się dzieje w kościele. You mean the atmosphere, right? Yeah, the atmosphere. Atmosferę w kościele. And the music, we should also be careful that if there is association with music, we got to be careful if the associations are strong. Musimy też uważać na to, jakie skojarzenia budzi ta muzyka. We've got to be mindful that a lot of music is connected to a culture. Musimy też pamiętać, że wiele elementów muzyki jest związane i stylów muzyki jest związane z kulturą danego kraju. Let's take rock music for example. Powiedzmy sobie ten rock, because tak? Because that's the issue we're often talking about. To jest gorąca kwestia. Rock music is a mix of different musical elements. Rock jest mieszanką różnych elementów muzycznych. You might have a guitar going. Możecie mieć gitarę, która sobie leci takim biciem. Let's get out doing that. You might have the bass going. You might have a drama going. I macie bas, i macie perkusję. Those are elements of music. To są elementy muzyczne, which you find in all different music genres. W każdym gatunku tak naprawdę. Lot of rock music might be rock music was created to you know as music of the people to express themselves. Rock został stworzony przez ludzi, żeby coś wyrazić, tak? So you can express yourself, you know, expressivity is there's nothing wrong in expressing yourself. Nic nie ma złego w wyrażaniu swoich emocji, uczuć siebie, tak? But there's also a culture sometimes which goes with it. Oczywiście jest kultura, która się z tym wiąże. A particular type of dress. Ubiór. And various things that are connected to the culture. I różne elementy, które są równie mocno związane z kulturą, w której obecnie w danym momencie się znajdujemy. And we always have to apply the biblical principles that we find in Philippians and Galatians and the commandments as to whether this is
you know, whether this is of God. What's the history behind this? Mm-hmm. Musimy do tego wszystkiego, co mówiliśmy, czyli ten styl muzyczny, kultura, musimy zawsze wrócić do źródła, czyli do Biblii, zobaczyć, jakie są podstawy biblijne tego, czy to się wszystko ze sobą zgadza, tak? And because there are elements, we know there are elements in rock music which are satanic. You know, which I mean, imagery, and you know, and we see album covers with people with eyes full of blood and sharp teeth and blood and 666 signs. And we know that's of the devil. Sposób obrazowania rocka, pokazywania go, chodzi tu o okładki muzyczne, okładki płyt i tak dalej, jest często oczywiście satanistyczny, nie bójmy się tego słowa, w ludzi z krwawiącymi oczami, trzy szóstki i tak dalej, prawda? So a lot of people have difficulties with the use of what they call rock elements in church because they associate it with different, they associate with different elements. Wielu ludzi ma problem z używaniem elementów nawet rocka w kościele, dlatego że ich skojarzenia z rockiem są właśnie takie, z tymi okładkami, z tym co, z przedstawianiem rocka w popkulturze masowej, tak? But there were many elements of rock music which were actually came out of the church. Yes. Wiele elementów rocka nie tyle co przyszło z kościoła, co wyszło z niego. There was a quartet which Elvis Presley used to. A gospel quartet Elvis Presley used to watch. A gospel quartet. Był taki kwartet gospel, którego, w którym lubował się bardzo Elvis Presley. And one of the singers was short. Jeden z nich został zastrzelony. Nothing wrong with short people. No. Nie ma nic złego w strzelaniu do ludzi. And to reach the mic. Short. Oh, short. Yeah. I'm short. Like. Yeah. Not short. No, not short. That's good. Okay, so był po prostu niziutki. Sorry. So to reach the microphone, he had to sing a bit like this. I żeby dosięgnąć do mikrofonu, musiał tak się wychylić, prawda? And Elvis Presley idolized him, and that's apparently where he got his sort of Elvis stance from. I możliwe, że właśnie stąd się wzięło to, że Elvis właśnie w ten sposób do tego mikrofonu podchodził w ogóle. And Elvis said that he was inspired, a lot of his fire was inspired by his preacher. I wiele z jego muzyki, z tego co miał do zaoferowania nam, było zaczerpnięte z muzyki kościelnej, chrześcijańskiej. Because it's okay to stand and shout and preach the word of God. Bo dobrze jest stać i krzyczeć chwałę Bogu. And it's okay to move when we're preaching the word of God. I dobrze jest się ruszać, jak. But we dare move when we're singing, and then it's all gone wrong. Ale kiedy śpiewamy, to się nie ruszajmy. Okay, so this is a dichotomy we have to reconcile in our minds. Why we like fiery preaching, and then it comes wrong when it's fiery singing. Tak, musimy się zastanowić, czemu i czy w ogóle tak jest. Czy lubimy takie płomienne przemowy? A czemu ten ogień, tak, nas oburza w momencie, kiedy jest wykorzystywany przy muzyce? So the question is any style correct? No, definitely not. Is every style acceptable? That's what the question was. Is it just the words? Yes, the style of music is not important, but it's important only words. But let me just define, style does not necessarily mean label. Styl to nie zawsze musi być jakaś przypięta metka bądź etykietka do czegoś. So we put these labels, these etiquettes on. So we say this is called rock music. Często przyczepiamy czemuś etykietkę jakąś, tak? Metkę. So we then, because we feel that okay, rock music is incorrect. Dobra, więc rock jest nie halo. And we call this classical, i or country, whatever. To nazywamy klasyką, tudzież country. So we say, oh well, this is classical music, so this is all automatically acceptable, regardless of what's going on. To jest klasyka, więc automatu możemy ją używać. The style needs to be appropriate for leading worshippers into that encounter with God. Styl powinien być taki, żeby zbliżał człowieka do wielbienia Boga, żeby zbliżał go do Boga. There are many who would have disagreed with our worship team's style. Wielu się nie zgodzi z tym, jak zespół uwielbieniowy gra. But even though I didn't understand all the Polish words, I can truly say I was brought into the presence of God. I pomimo tego, że nie wszystkie słowa jeszcze po polsku rozumiem, mogę szczerze powiedzieć, że zbliżyłem się do Boga i czułem w tym Boga. And I feel it was done in a way which was respectful, which was well rehearsed, which
really capture the meaning, the essence of the songs. I myślę, że było to wykonane w sposób godny, harmonijny, wyćwiczony i taki, który oddał chwałę Bogu. The expression on their faces, just say, you know, you can see that these are worshippers, not just performers. Zresztą to widać, że ci ludzie to wielbiący, a nie występujący. So whatever opposition you might face, I'm encouraging you personally to keep going on. Jeżeli cokolwiek mogę wam polecić, to trzymajcie się dalej, róbcie tak dalej, działajcie. Przepraszam. Muzyka rozrywkowa używa przesuniętego akcentu na 2 i 4, w przeciwieństwie do muzyki klasycznej na 1 i 3. Czy przesunięcie akcentu ma wpływ na ciało, umysł, a również duchowość? Okay, right. Let me put that argument to rest. Let this be the day that we put that argument into the grave. Włóżmy te argumenty, ten argument konkretny gdzieś do grobu. Zakopmy go tam. That is just not true. To po prostu nie jest prawdą. Okay. Syncopation is, as I said, it's been used for, it's part of our life. Synkopizacja, tak jak już mówiłem, jest częścią naszego codziennego życia. Okay, let me keep, I mean, if you want examples of classical music. Jeżeli chcecie jakiś przykład muzyki klasycznej. I'll play you zaraz wam coś zagram. I'll play the end of Beethoven's symphony number 5. Piąta symfonia, końcówka piątej symfonii Beethovena. I'm from Jamaica. And I'm used to music. No, ja mam coś takiego. Okay, it's the same thing. I look at, I'm a conductor. W zasadzie technicznie to jest to samo. I'm a conductor. I see orchestral scores all the time. And 2 and 4 and polyrhythm and cross rhythm is classical. Was Wayne classical? Is a classical music concert. Akcent 1, 3, 2, 4 i akcenty mieszane krzyżowe są zupełnie normalne, zarówno w muzyce klasycznej, jak i współczesnej. I know where a lot of this is coming from. Nie wiem, skąd się to bierze, ale. And one of the reasons why on Friday evening, this is one of the reasons on Friday evening, I gave a little background as to where I'm coming from, what I'm on about. I dlatego na początku, w piątek wieczorem, powiedziałem skąd, jakie jest w ogóle moje przesłanie, jakie są moje podstawy, tak? I'm afraid there are people who are presenting music. Who are presenting about music? Ludzie, którzy opisywali, prezentowali muzykę. And I've spoken to theologians who said that some of the theology is wrong. I mówiłem o tym, że niekiedy teologia jest zła. I've spoken to some doctors who say some of their so-called medical science is wrong. Rozmawiałem z lekarzami, którzy nie mieli racji. And as a musician, I can certainly say some of their music is understanding is wrong. I o niektórych muzykach mogę też również powiedzieć, że nie mają racji. Okay. So yeah. So, po prostu, it's just not true that to po prostu nie jest prawdą, że klasyka to 1, 3, raz, 2, 3, a rozrywkowa to 1, 2, 3, 4, tak? Najzwyczajniej w świecie. Hej. Cytat z Ezechiela 44:23. Powinni uczyć mój lud różnicy pomiędzy świętym i pogańskim i rozróżniać pomiędzy czystym i nieczystym. No, to jest parafraza oczywiście, nie mam pisma przy sobie. Czy jest w ogóle jakaś święta albo profanująca muzyka? I czy muzyka grana podczas nabożeństwa albo innych nieświętych dniach. Yeah, it's like complex. There was a French woman by the name of Emily Durkheim. Była pani, która się nazywa Emily Durkheim. Who came up with a concept of sacred and profane in religion. Która wpadła na koncept tego sacrum i profanum, tak? That there are certain aspects which we can associate with God. Że są pewne aspekty, które kojarzymy z Bogiem. And certain aspects which a niektóre kojarzymy with the world. Ze światem. An English anthropologist. Angielski antropolog. By the name of Jack Goody. Jack Goody. Actually says, well, we cannot
really define sacred and profane very, very simply. Nie możemy określić w bardzo prostych słowach i w bardzo prosty sposób strefy sakrum i sfery profanum, tak? Because there are actually some cultures which don't have a sacred and profane divide. Ponieważ w niektórych krajach nie ma tego podziału. Which means, positively, oznacza, that it's either all sacred or it's all profane, isn't it? Więc to oznacza, że albo wszystko jest święte, czyli sakrum, albo actually, wszystko jest ze świata. It's not quite so simple. There are some to nie jest tak proste w ogóle. Which don't have a single word for religion. Niektóre nawet kraje nie mają takiego słowa jak religia. And I know certain African cultures, niektóre afrykańskie kultury mają, don't have a word for nie religion. Nie mają słowa na religię. That's because they consider life itself to bo uważają całe swoje życie za coś uświęconego. So they don't believe that that one day you are sacred, the other day you are profane. Więc nie uważają, że jednego dnia jesteś uświęcony, drugiego dnia jesteś grzeszny, powiedzmy sobie. But they see all of life is connected to. Oni uważają, że całe życie jakby jest uświęcone, poświęcone i związane z religią, że nie można tych dwóch rzeczy rozdzielić. And in a sense we see something similar where Paul says, even in your eating and drinking, we can do that to the glory of God. I podobnie możemy zauważyć u apostoła Pawła, że cokolwiek jecie i pijecie, czyńcie to na chwałę Boga, tak? But we understand that there are two natures, because Paul also talks about the two natures. Tak, ale wiemy, że są tam dwie natury, prawda? Wiemy o tym. And this verse was given to the Levitical priests instructions. And it says teach them the difference between the sacred and the profane. Aha, to było dla nauczycieli w tym Ezechielu, żeby nauczyć ich tego, co święte, a co nieświęte. My advice is to look at Galatians 5. Spójrzcie do Galacjan 5:21-22. Which talks about the results of the carnal, the unspiritual nature. Który mówi o naturze nieduchowej. And contrast it in Galatians 5:22 with what are the fruit of the Spirit. I skontrastować to z innym cytatem z Galacjan o owocu ducha. And also once again Philippians 4:8, things which are lovely, true, noble. O rzeczach, które są, żeby myśleć o rzeczach, które są poczciwe, godne. So those should be the measures, the values which we measure. Things by as being correct and appropriate for the house of God. To powinna być taka miara, do której powinniśmy się przykładać, żeby stwierdzić, czy coś jest właściwe, czy niewłaściwe dla domu Bożego. And lastly, I want to say from a more personal point of view. I z mojego takiego bardziej już osobistego punktu widzenia. God is so great, so big, so wonderful. This is His world. Bóg jest wielki, wspaniały i to jest Jego świat. That my desire should be to give Him the best, should give Him everything, should give Him all of me. Więc moim pragnieniem powinno być to, żeby Bogu oddać, co mam najlepszego. The trouble is that the world has tried to imitate that. Problem polega na tym, że świat stara się to naśladować. And you find people now gravitating to the world's music because it's involving the whole senses. Mm-hmm. I widzimy, jak ludzie odpływają do tej muzyki świata, bo angażuje dużo zmysłów. In the temple, God involved the whole senses. W świątyni też Bóg używał wszystkich zmysłów. Incense, sense of smell. Okej. Kadzidło, czyli zmysł węchu. It was a sense of touch. Zmysł dotyku. Even taste, you know, part of the services involved. Nawet część nabożeństwa miała w sobie jedzenie, czyli smak. We do that in communion as well. We, you know, it's a sense of taste. I podczas wieczerzy też. So God is should be every part of us should be used for God. Każda nasza część powinna należeć jakby do Boga, każdy zmysł. Our desire should be for excellence. Powinniśmy starać się być doskonałymi. So much that we don't have to look to the world for an example of excellence. Tak, żeby nie patrzeć na świat w poszukiwaniu tej doskonałości, inspiracji. Because I work in, you know, I do work in the music secular world. I see how much they put into making things excellent. Ja pracuję z ludźmi ze świata, powiedzmy sobie, bo ponieważ robimy wspólnie muzykę, i widzę, ile starają oni wkładają to, żeby to było doskonałe. And I'm wypuszczają. Saying, look how much they put into. Ja mówię, patrzcie, ile w to, things which are not of God. Ile w to wkładają wysiłku i wszystkiego w to, co nie jest dla Pana. And I'm sometimes left ashamed and say, I wish we had the same, not necessarily the same music. But the same level of attention, of detail, rehearsal,
desire for excellence and that not anything goes in the service of Almighty God who deserves it. I czasami, szczerze wam powiem, troszeczkę mi wstyd, że my w naszych działaniach nie wkładamy tyle wysiłku, aby wielbić Boga, który najbardziej na to zasługuje, na największą doskonałość w naszym pojęciu ludzkim. Can I connect to that as well, that when you read this passage here in Ezekiel, it also is again the time when you see that these people are still influenced by the tribes surrounding them. Warto tutaj zauważyć, że w tamtych czasach, z cytatu z Ezechiela, ci ludzie cały czas są pod wpływem pewnych plemion. It seems like the main question through the Old Testament keeps on coming up, who do you worship? I cały czas to się przewija jakby w Starym Testamencie. Komu służysz? God says you either worship me or you don't worship me. Albo czcisz mnie, albo nie. And so that worship needs to be true, needs to be real. Wielbienie musi być prawdziwe. And it needs to be a worship that is the way that I've asked you to worship me. I to musi być sposób, w który ja cię poprosiłem, mówi Bóg, żebym. And God was very clear about that kind of worship in the Old Testament, where he describes how he wants to be worshipped. I w Starym Testamencie on mówi, w jaki sposób należy go wielbić. Opisuje cały ceremonię. I mean, when you go through the Old Testament, you go through the books of Leviticus and Deuteronomy, Numbers included. I mean, God is very specific how he wants to be worshipped. Bóg jest bardzo precyzyjny w tym, jak chce być wielbiony. W Starym Testamencie mamy czwartą, piątą księgę Mojżeszową. Są tam przepisy, całe mnóstwo. And you can question, why was he so specific? I teraz takie pytanie. Czemu on był taki dokładny? Because there were so many influence from outside. Ano dlatego, że było bardzo dużo wpływów z zewnątrz. And God said, "This is how I want you to worship me, the only true God." Prawdziwego Boga będziecie wielbić w ten sposób, nie w tamten. And then you get this kind of situation when you go into the New Testament, you get an apostle Paul, who then teaches. Be a Greek to a Greek, a Jew to a Jew, a Roman to a Roman, etc., etc. No idziemy do Nowego Testamentu, a apostoł Paweł mówi, że dla Greka bądź Grekiem, dla Żyda Żydem i tak dalej, i tak dalej. Where it almost seems like he's suggesting you can do whatever you like. I tutaj widać jakby, no, no, because what chcesz. He says, he connected to, for one reason, to lift Jesus up. On to powiedział nie dlatego, żebyśmy robili co chcieli, tylko po to, żeby wywyższyć też Jezusa, tak? And many times he talks about it, do it in order, do it in the right way. He was still a Jew in his worshiping. On nie mówił, że panuje tu samowolka jakakolwiek, tylko że powinniśmy robić to w bardzo konkretny sposób. Zresztą jego wielbienie było natury żydowskiej, przecież on był Żydem, tak? But he would see all these religions outside, but he would then say, let's bring the real thing to the front. On widział to wszystko, co się dookoła dzieje, te wszystkie religie i zawsze mówił, dajmy na początek to, co jest najważniejsze. Czy jest rzeczą normalną, żeby zapraszać nieadwentystów, aby służyli muzyką w kościele? Albo przynajmniej na jakimś koncercie od czasu do czasu. Is it all right to you to incorporate to bring in other musicians from other places, other worshipers who are not Adventists? Czy można? Czy można nieadwentystów wpuszczać, żeby z nami grali? What an amazing opportunity. Cóż za niesamowita szansa, sposobność. When musicians or singers or call them performers for the moment want to come and want to worship with us, want to be incorporated. Gdy ludzie występujący, czy to aktorzy, muzycy, czy ktokolwiek, kto pojawia się na scenie, chce z nami współpracować. Want to use the gifts and the talents that they have and that they understand gotten from God, want to use it to worship him. I jeżeli ta osoba rozumie, że talent został dany jej przez Boga i chce wykorzystać ten talent do uwielbienia właśnie Jego. I mean, what happens is they come and they worship with us. I co się wtedy dzieje? Oni do nas przychodzą i wielbią z nami. They see how we worship on the Sabbath in the first Oni place. Widzą, jak wielbimy w sabat. They see how we have this whole family that calls each other uncles and aunts and brothers and sisters. Widzimy, jaką jesteśmy społecznością, jaką jesteśmy rodziną, jak mówimy do siebie bracie, siostro, wujku, ciociu. They get the opportunity to see an authentic, hopefully, group of worshippers. I mają okazję zaobserwować autentyczną, prawdziwą grupę ludzi uwielbiających. What a way to share our faith, the way that we've been given it, and to share it with our brothers and sisters. Jakaż wspaniała okazja na to, żeby pokazać swoją wiarę. My only thing that I, because I've had this situation where people would come from outside and want to join in. Ja miałem takie sytuacje, że ludzie przychodzili ze zewnątrz i chcieli się dołączyć. My only thing that I always just want to make sure is that
I've spoken with these people, or someone of the team has spoken with this person. Mm-hmm. Jedyną rzecz, jaką tak naprawdę robiłem, to to, że albo ja osobiście, albo ktoś z mojego zespołu z tą osobą wcześniej, uprzednio porozmawiał. To just get an understanding that what are we about? What is the worship about? This is not going to be a show, a performance. We're here to worship the one and only. Jedną rzecz, żeby postawić jasno, że nie jesteśmy tutaj, żeby pokazywać swoje umiejętności, swoją doskonałość, ale jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie po to, aby oddać chwałę Bogu. You see, I've worshiped with people with other Adventists in bands, in teams. I've had Adventists coming from other churches and joining in. Aha, wielu Adwentystów z różnych kościołów też przyjeżdżało i się dołączało. And in the beginning I would just assume, since they're Adventists, it will be okay. I tak podsumowaliśmy sobie, że no ja, skoro to są adwentyści, no to okej, okay, możemy, tak? And I afterwards had to admit to myself, this was a mistake. I muszę sam się przed sobą przyznać, przed wami tutaj, że to był błąd. Assuming because that person is an Adventist from another church, it will be fine to have them join in. Mając tylko wiedzę, że ktoś jest adwentystą i biorąc pod uwagę to, pozwalamy im śpiewać, to nie tędy droga. The title or the sticker does not make it right. Nasza przynależność, czy nalepka z napisem Kongres nie czyni nas dobrymi ludźmi do wielbienia. God is searching for a heart of worship, and if that person who is asking to join in has a heart of worship, please do let them join in. Jeżeli ktoś ma serce chętne do wielbienia, ochocze serce, to jest osoba, nieważne czy to jest adwentysta. Give them a sense of our beautiful Sabbath worship times that we have. Pokażmy im sens naszego życia, te piękne sabaty, to co mamy, to wielbienie. What a wonderful way just to spread the gospel that way. Piękny sposób na głoszenie Ewangelii. Can I also say that actually many of our Adventist music ministries around the world actually use a variety of denominations. Wiele zespołów muzycznych, wielu muzyków używa wielu ludzi, zaprasza z różnych denominacji chrześcijańskich. Like some of our Adventist television evangelism programs, Voice of Prophecy, which use orchestras, they actually get in players who are not necessarily Adventists. Well, maybe the orchestra. Też do orkiestry zapraszani są ludzie spoza Adwentystów. And one of our most powerful ministries over the last 45 plus years has been the Heritage Singers. I takim najsilniejszym, można powiedzieć też sztampowym, zespołem było Heritage Singers. In the 1980s, there were over 2,000 people a year giving their lives to Jesus Christ as a result of the Heritage Singers concerts. 2,000 a year. Obliczono, że około 2,000 osób oddawało swoje życie Jezusowi dzięki pracy i misji zespołu Heritage Singers. Which would mean in 3 years, więc 3 lata. More people would have given their lives to Christ through the Heritage Singers concert using non-denominational singers, as is the entire Adventist population in Poland. Więc przez 3 lata dzięki Heritage Singers, który był wielowyznaniowym zespołem, pozyskano więcej ludzi dla Chrystusa niż liczy Kościół w Polsce. Tutaj a jedno zdanie, z tym zapraszaniem ludzi z zewnątrz jest podobnie jak z Wieczerzą Pańską. Kiedy się odbywa w zborze, to my zapraszamy tych, którzy są, pod jednym wszakże warunkiem, że oni rozumieją, jaka jest istota, jaka jest treść i znaczenie Wieczerzy Pańskiej. Więc nie zabraniamy tym ludziom dostępu jak gdyby w uroczystości. Także jest jakieś podobieństwo tego. Taki malutki, taki dodateczek do tego. Jak zmorzę po polsku najlepiej? Dobra, przepraszam. Okej. Pytanie takie, że na przykład, jakbyś na przykład ktoś z członków kościoła był wykluczony przez coś tam, ale jest bardzo dobrym śpiewakiem albo muzykantem i za jakiś tam czas, jak z tym być? czy może ten człowiek grać czy śpiewać w jakiś sposób? I mean, that's a pastoral issue. To jest dla pastora. But what I would say, I mean, just adding another perspective. Obviously, the
the ministry of worship, because remember there's worship, there's witness. Cała misja, misja wielbienia, tak? Służba. And what we established when we talked about the Levite ministry is people who were called. I służba to są ludzie powołani. Because if you're going to lead people into worship, you have to have a life of worship. Jeżeli chcesz być w tej służbie, twoje życie musi być wielbieniem. And that applies, it's not a denominational thing, that applies even if you are an Adventist, you're in church every week. To dotyczy you can still wszystkich. Be inappropriate to to dotyczy wszystkich. Możesz być adwentystą, możesz być w kościele co tydzień, przychodzić i mimo to możesz nie być odpowiednią osobą. But I think that we do need to respect church organization and protocols as well. Myślę, że powinniśmy tych wszystkich reguł, protokołów i ustaw kościelnych przestrzegać, bo I think we also very briefly we also believe in of course the aspect of forgiveness. Tutaj też aspekt powinniśmy przebaczenia włączyć w to. And I would some I mean yes I'm part of the church system and structure and sometimes as personal as a pastor I wish we would have sometimes a little bit more this kind of grace, mercy, forgiveness because in the end that is how even the criminal on the cross, one of the criminals on the cross, was able to turn towards Jesus and to start to understand the gospel. And so I always believe in second, third, fourth, fifth chances. But it needs to be a personal kind of situation. You cannot. I don't believe that some of the things you can just make it as one big policy. Policies don't always work like that. Sorry. Polityka Kościoła względem tego typu rzeczy jest taka, jaka jest. Musimy mieć te zasady. Ja również żyję w tym systemie tych zasad. Owszem, uważam, że jako Kościół powinniśmy mieć dużo takiej łaski, takiego przebaczenia, zrozumienia, żeby dawać tym ludziom pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i 77. szansę, bo to jest ważne. Ja jeszcze do tego tematu. W ewangelizacji Ellen White, w rozdziale poświęconym muzyce, czytamy, że jest ostrzeżenie, żeby jednak nie zapraszać muzyków spoza naszego środowiska do wykonywania jakichś, powiedzmy, że to są bardzo dobrzy muzycy, ale nie powinniśmy ich zapraszać ze względu na to, że nie mają tego ducha, takiego ducha, jakiego powinni mieć. Jest, jak powinniśmy się do tego cytatu odnieść w takim razie? I think we've got to be very careful about just making our spiritual experience about doctrines. Musimy być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o naszą duchowość w pojęciu też doktryny, tak? And I don't mean, let me say before anybody attacks me, I don't mean that our doctrines are not important. I żeby nikt mnie tutaj źle nie zrozumiał, tak? Zanim zacznie się rzucać pomidorami, nie uważam, że nasza doktryna jest nieważna, jest nieistotna. But we need to understand what is God teaching us through doctrines. Ale musimy też zrozumieć to, czego Bóg chce nas nauczyć poprzez doktrynę. And not just make decisions based on, well, this person believes exactly the same things as we do, so based on belief, that makes him appropriate. I uważanie, spoglądanie na kogoś z perspektywy tego, że ma identyczną doktrynę, identyczne zasady, no to chyba nie tędy droga. So I can't judge whether somebody has the same spirit as me. Ja nie jestem w stanie ocenić, czy ktoś ma tego samego ducha, co ja. Just because they don't have the same doctrinal understanding. Ponieważ zrozumienie doktryny jest inne. I could have the understanding, but that's all it is. It's an understanding, intellectual. Mogę mieć jedynie takie umysłowe zrozumienie, ale nie wiarę w coś. So I think it's a tricky one because obviously nobody wants to publicly suggest that they're saying anything different from, you know, instruction we've been given. Oczywiście jest to trudne politycznie pytanie, bo nikt nie chce się jakby wychylić z czymś, co się nie zgadza. But as I mentioned yesterday in Levite ministry, it's essential that whoever is being used
has the heart for worship, the understanding of what God's all about, and also obviously they must have an appreciation of the doctrinal position of the church, and that includes Adventists. I tak jak już mówiłem wcześniej, osoba, która wielbi, musi mieć zrozumienie, kogo wielbi, dlaczego wielbi, musi mieć szczere i ochocze serce, ale również musi rozumieć doktrynę i musi szanować tę doktrynę, tak? I love the readings of Ellen White, the books that she's read. I love them. Uwielbiam książki Ellen White. They give me often a very clear picture of or even a clearer picture sometimes of Jesus, especially when you talk about the years that the Bible does not say much about when he's growing up as a teenager. Bardzo dużo światła rzucają na to, jak wyglądało życie Jezusa, zwłaszcza w tych momentach, o których Biblia za dużo nie wspomina. It gives me extra light, it gives me extra insight. Daje mi szerszy wzgląd, większe światło na to. But I also notice that as I'm reading a lot of her material, and especially some of the books that are compilations. Ale też zauważam, że im więcej czytam, zwłaszcza książek, które są z pewnymi zbiorami, they are compilations of letters that were written by her personally to a certain person. Są to zbiory, kompilacje listów, które ona wysłała w odpowiedzi do konkretnej osoby w konkretnym przypadku. And I think the danger that we sometimes get with that is that when we see a letter that was addressed to a specific situation. Jeżeli widzimy taki list, taką odpowiedź na jedną konkretną sytuację, na którą ta odpowiedź była skonstruowana. Now seems to suggest that this situation should be the answer to every other situation that looks like this. Można pomyśleć, że ta odpowiedź dana tej jednej konkretnej osobie jest odpowiedzią na wszystkie tego typu sytuacje. What I encourage us, as we already encourage you, to read God's word as much as you can. I cały czas was zachęcam do tego, żebyście czytali Boże Słowo najczęściej jak się da. Is also to read when you read these passages from Ellen White to find as much information as you can surrounding the situation that letter was written about. I jak czytacie Ellen White, to starajcie się też zdobyć informacje towarzyszące danej odpowiedzi, sytuację, tło. Because a number of times I found in her letters then that she would say this line. Często znalazłem coś takiego. So this should not happen in our time of worship. To nie powinno się dziać w naszym czasie uwielbienia. And if I would then try to find out what is that this that she's talking about, what is she referring to? I jeżeli chcę odnaleźć to, do czego ona się w ogóle odnosi? A number of times it's talking about the excess of things getting out of control, just losing the plot, as we say. Ona mówi o utracie kontroli nad pewną jedną konkretną rzeczą, tak? As we said before during these days, let's be careful that we don't throw the baby with the bathwater away. Musimy, tak jak już mówiliśmy wcześniej, musimy uważać, żeby nie wylać czasami dziecka z kąpielą. Maćku, jeżeli mogę jedno, takie małe dwie uwagi. Jeżeli czytamy Ellen White, to co brat przed chwilą powiedział, musimy też mieć świadomość, co ona mogła mieć na myśli, gdy wypowiadała się w ten sposób. W innych fragmentach jej wypowiedzi znajdujemy informację, że pierwszy Kościół, niektórzy pastorzy zapraszali do współpracy bardzo rozrywkowych ludzi, którzy znani byli z tego, że prowadzą różne show gdzieś tam na zewnątrz. I ona nie życzyła sobie, żeby te elementy były wprowadzane w kościele. Czy to byłby ktoś, kto jakieś robi konkursy, prawda, albo ktoś, kto śpiewa, ale znany jest właśnie z takich rozrywkowych rzeczy. Więc ona się obawiała, żeby świat nie przenikał kościoła i pisała w konkretne jakby sytuacje. Ale jeżeli wykonawcę znamy, on jest świadomy, po co on przychodzi, wie, że będzie wielbił Boga, jest poważny w tym wszystkim, jest pokorny w tym wszystkim. To jest zupełnie inna sytuacja niż tą, którą ona opisuje. Pamiętajmy, że Bóg ma pewne zasady, ale robi odstępstwa od zasady, tak? Są wyjątki, które i my musimy brać pod uwagę. Kolejna rzecz dotyczy osób, które zostały wykluczone z kościoła i czy one powinny, nie wiem, za jakiś czas śpiewać.
Uważam, że to jest też bardzo indywidualna sprawa, jak ten człowiek się zachowuje. Bo jeżeli on przyniósł zgorszenie na ten zbór i przychodzi za jakiś czas i chce po prostu pięknie zaśpiewać, bo ma talent, to jest pytanie o jego podejście jakby do tego, co chce zrobić. Więc znowu, nie możemy automatycznie kogoś wykluczać, ale bardzo indywidualnie traktować każdą sytuację. Jaka jest wasza opinia o dużych grupach muzycznych? Na przykład, że grupa składa się z trzech gitar, wielu wokalistów, wiele instrumentów, dużo dźwięków. Czy jest jakaś granica? Do you have this problem over here that you have too many people that want to... Macie tutaj ten problem, naprawdę? Że ten, że mamy za dużo ludzi do grania? If you feel if there are too many of them, send them to us. Jeżeli macie za dużo, to wyślijcie do nas, słuchajcie. Jak macie za dużo, to do nas, proszę I'm was. I'm sometimes struggling to get just people. Ja czasami w ogóle nie mogę złapać ludzi, żeby 4000 musicians. Yeah, David with 4000. Yeah, we're not there yet. All of Poland can come to England and be cała Polska może przyjechać do Anglii być muzykami. Yeah. But having said that, I mean, I appreciate. I mean, Pastor Geert yesterday spoke about, you know, if you're in a small church. I'll translate for myself. I'm sorry. can you so Pastor Geert mentioned yesterday that if, for example, you're in a small church. Jeżeli jesteśmy w małym kościele. It probably wouldn't be appropriate to have a 20-piece band with guitars. 20 gitar w kapeli, tak? So again, just use creativity, intelligence, common sense. Używajcie zdrowego rozsądku, inteligencji i twórczości po prostu. And there's not too much. As we said, 4,000 4,000 were in the employ of the temple of the church. No tam w kościele było 4,000. And remember, John saw a number. Świątyni, tak? 10,000 times 10,000, and he said he saw a number that no man could number, praising God. Też było to, że w niebie to będzie liczba miliard tych, którzy wielbią, więc to będzie nie do policzenia. And again, I'm going to refer to classical music because if we said we're going to bring a 90-piece classical orchestra. No i tutaj posłużę się muzyką klasyczną, bo jeżeli weźmiemy sobie orkiestrę składającą się z 90 instrumentów. Wow. Seven-piece band. Zespół złożony z 7 instrumentów. Too many instruments. Za dużo. Także, czy muzyka szybka, szybkie rytmy, takie powiedzmy sobie gęste, bo to pewnie o to chodzi, niesynkopowane, ktoś zaznaczył, jeżeli są dobrze umiejscowione w instrumencie i w piosence, czy to jest akceptowalne w ogóle, tak? It's all about the dust fast music, fast beats, not syncope, if they are well placed in the full instrument mix of the song are acceptable. It's acceptable to play quickly, as simple as that. Right. And you know, with dance beat, I think. There is a limit to how much speed we can take music. Tak, oczywiście, jest to ograniczone, jak szybko możemy grać, tak? Więc I think some science has shown that things over a certain number of beats per second can because remember music is perceived by our senses and processed by our brain. Rytm, tempo w ogóle jest odbierane przez zmysły, tak? Więc pewne już są jakby nieosiągalne. Now the question we keep asking is this acceptable, is that acceptable? Czy to jest akceptowane, czy to jest nieakceptowane, jak to jest? Remember the Apostle Paul wrote to the Corinthians and they had a saying that everything is permissible. Pamiętacie, jak apostoł Paweł do Corinthians, right? Corinthians, yeah. Do Koryntian pisał, że wszystko jest dozwolone. And Paul told them, even though there may be some things which are permissible, not everything is appropriate, not everything is beneficial. Tak, nie wszystko jest dla was korzystne. So what we need to be seeking in music, rather than just this everything acceptable, is what, who is God? What is the character of God? Zamiast poszukiwać, co można, czego nie można w muzyce, zastanówmy się, kim jest Bóg. And that answers the question of acceptability. I to nam odpowie na pytanie, co jest akceptowalne, a co nie. Why do I say it? Because God has placed his personality in creation, for example. God's personality, we see some of God's personality. My widzimy Boży charakter w stworzeniu. And in creation he has the little, the big,
The fast, the slow, the soft, the loud. I stworzenie jako twór jest bardzo zróżnicowane. Mamy wysokie, niskie, szybkie, wolne. So I understand where the question's coming from, that if things are within the music, he says if there's instrumentation within the music that is producing this fast, do we pick it up? Maybe do we pick it up? Do our brains pick it up? I think that's mm-hmm. Tu chyba chodzi bardziej o to, czy nasz mózg nadąży za taką szybką muzyką i tu jest po prostu problem. W pewnym momencie po prostu robi się to bardzo męczące. Już dla samego mózgu, tak? Już abstrahując od... And to be honest, I mean, the question is, what is too fast? I pytanie jest, co to znaczy zbyt szybko? I mean, if I played... I won't run to the piano again, but if I played a bit of baroque music, for example... Gdybym zagrał troszeczkę muzyki barokowej... You know, it's continual. Ona jest taka powtarzalna. Going all the way. I cały czas się tam. And it took me a while when I'm learning my Bach preludes and fugues to actually learn to get the finger work around. No, było to dosyć pracochłonne, żeby te wszystkie fugi i te inne rzeczy opanować, jeżeli chodzi o technikę. And Paganini, composer, was a violinist. Paganini to był skrzypek. He had a demon inside of him. On miał demona w sobie. On przecież takie tempo prezentował. And you know you can say the same about lots of music. It uses a variety of speed, and sometimes we call it skill, sometimes we call it the tool of the demon. So again, it's just a matter of where does the music take you, where does it lead you, and we've got to be honest to sort of answer that question. Musimy sobie odpowiedzieć szczerze na pytanie, dokąd ta muzyka nas prowadzi, do czego nas prowadzi. And not try to say, okay, should music be at 71 kilometers an hour or 120 kilometers an hour? What's the danger? To jest tak, jakby sobie powiedzieć, no, muzyka ma jechać z prędkością 70 na godzinę albo 120 na godzinę, tak? No, nie tędy droga. Drodzy, część pytań jest takich, bardzo bym powiedział, znaczy wszystkie są szczere, ale... Wszyscy mamy jakąś tam wiedzę na temat muzyki, ale nie wszyscy są zawodowcami czy profesjonalistami. Nie mogą dyskutować na poziomie form muzycznych, tylko mają jasny przekaz wypowiedzi Ellen White i także wypowiedzi pewnych ludzi, którzy uważają, że pewna muzyka stanowi zagrożenie. I powiedzmy, wyobraźmy sobie taką młodą osobę, która dzisiaj wróci do domu, w sobotę ją zapytają, czego ty się tam dowiedziałaś? Czy w końcu jest jakaś muzyka, która nam zagraża, czy nie ma takiej muzyki? Czy wszystko jest płynne? Czy można odpowiedzieć komuś, kto nie jest profesjonalistą, w jakiś prosty sposób, przestrzegając przed niebezpieczeństwami pewnej muzyki? Zwłaszcza, że jak tu w pierwszym pytaniu jest powiedziane, ale to wiele innych pytań, Ellen White pisze o czasach końca i mówi, że muzyka często będzie pułapką. I ktoś pyta, jaka muzyka jest pułapką? Right. Well, I mean, you do have to be a musician, and I'm going to say that very, very straight. I'm going to say very directly, powiem you do prost. Need to be a musician. Powinniście być muzykami, żeby to... It's precisely because people don't have a lot of the musicology knowledge that statements are being made, which are glorifying some types of music and putting others down. To z powodu tego, że wielu osób nie ma wykształcenia muzycznego, w ten sposób gloryfikujemy pewne typy muzyki, a pewną muzykę odrzucamy i tworzą się takie stereotypy, można powiedzieć, dotyczące muzyki. So if you're going to take the argument about things like rhythms and harmonies, więc jeżeli podnosicie argumenty dotyczące rytmu, harmonii i tak dalej, then you've gone into the realm of what's called music theory and musicology. Wchodzicie w teorię muzyki i... Yeah, and so you need to have you need to know what you're talking about. Musicie wiedzieć, o czym mowa. Musicie wiedzieć, o czym mówicie. Because some people don't know what they're talking about, and this is what's bo ludzie niektórzy nie wiedzą, o czym mówią, i to jest strasznie mylące potem. Music which will be made a trap in the last days. Muzyka, która będzie tą pułapką w dniach ostatecznych. Is music when we compare to biblical principles. To jest muzyka, którą porównując do zasad biblijnych. Takes us away from those biblical zabiera nas od Pisma. Odciąga nas od Pisma, odciąga nas od Boga. Muzyka, która prowadzi nas do Boga, jest dobra. All right, in two more sentences. What we're trying to do is
put labels on bad and good music. That's what we're trying to do. Próbujemy przypinać metki dobrej i złej muzyce. But it's the elements in the music which do affect us because we are affected. It's sound. Sound affects us. To są elementy muzyki, które na nas mają wpływ. But it's when we start saying it's all about rock music is wrong and this music is right and this style of music, it's the elements in the music. There are elements of rock music which are just too loud, too aggressive for human ears to hear. Problem polega na tym, że przypinając metkę rok jest zły, to jest złe, to jest dobre, a to nie. Musimy zdać sobie sprawę, że to są tylko pewne elementy, szczegóły w muzyce, które nam notabene przeszkadzają. Jakiś element jest zbyt agresywny, zbyt głośny, po prostu kłuje nas w uszy. There are music levels which are too loud. Są takie poziomy muzyczne, takie natężenia dźwięku, które są po prostu nie do zniesienia. If you're working in the airline industry, directing planes, you have to have things on your ears to protect them from sound. Jeżeli pracuje się w liniach lotniczych, na płycie lotniska, no to trzeba mieć te ochraniacze, tak? Żeby nam bębenki po prostu wytrzymały z czysto fizycznego punktu widzenia. But if I turn a heavy rock piece down to level one, jeżeli włączę rockowy jakiś numer na poziom pierwszy. And a bit of Tchaikovsky up to level 10. I Tchaikovsky na dziesiątkę, co lepiej zniosę? The Tchaikovsky is going to deafen me. It's not because it's classical music. Tak, ogłuchnę tego Tchaikovskiego, no to za dużo będzie. So of course, music which absolutely music where it's taken over our lack of, where we're not controlling ourselves. Where there's immorality, of course. Anything that doesn't match with the word of God. That's the principle. It's jasne. Simple. Muzyka, która nas odciąga od Boga, która sprawia, że zachowujemy się niemoralnie, tracimy kontrolę nad sobą, to nie jest dobra muzyka, to jest ta muzyka, która jest pułapką, która nas odciąga. Chciałabym powiedzieć, że tę uwagę Ellen White napisała po tym incydencie, jaki miał miejsce w Indiana w 1900 roku, gdzie wykonywane były pieśni ze śpiewnika pentakostalnego Garden of Spices. Miałam okazję oglądać te pieśni w internecie i występują właśnie tam takie zjawiska rytmiczne jak synkopy. Nie powiem, że w każdej pieśni są tam różne, ale te również. Wtedy na tym zgromadzeniu namiotowym miały miejsce takie zachowania jak toczenie piany, jakieś histeryczne napady. Pisała nawet o tym prasa miejscowa. Było to tak nagłośnione. I kiedy Ellen White o tym się dowiedziała, napisała właśnie, że w czasach końca muzyka będzie pułapką, że tego typu wydarzenia jak głośna, rytmiczna muzyka, tańce będą miały miejsce przed powtórnym przyjściem Jezusa i że do tego rodzaju nabożeństw nie powinno się zachęcać. No to tak tylko jako wyjaśnienie. Yeah, but Paul and Peter said they were living in the last days. Piotr i Paweł też powiedzieli, że żyją w czasach ostatecznych. And we don't actually see in the scripture that the last days is going to be a musical, you know, will be the signs. I'm saying in like Matthew 24 when we see the signs of the times, it doesn't actually mention necessarily music. Aha, i te znaki czasu to nie będzie muzyka. But Paul mentions that there'll be people who feel that they have a form, I'm trying to say, a form of godliness, I don't know if that, 2 Timothy chapter 3. Drugi Tymoteusza, rozdział 3. That people will feel that they are being godly. Że ludziom będzie się wydawało, że są z Boga. They'll have what appears to be godly, but they won't have the power of God. Będzie im się wydawało, że są Boży, że mają ducha, ale wcale nie będą. And what Sister White witnessed, well, the scenes which were explained to her in Indianapolis. I ta scena w Indianapolis? Speak of a false worship. Mówi o fałszywym wielbieniu, o wielbieniu ze złym duchem, tak? And we've got to understand that false worship. Musimy zrozumieć, że fałszywe wielbienie, tak. Does become emotionally driven. Jest kierowane emocjami. But the emotions can be there are a different range of emotions. Są różne, jest całe spektrum emocji, tak? And I believe that when we say things like this type of music will bring you to God and this will bring you away from God. I wierzę, że kiedy mówimy, że ten typ muzyki przyprowadzi się do Boga, a tamten nie. Maybe my perception is wrong, but maybe we're using the same argument. Może troszeczkę
mam inne zdanie, a może to jest podobne, tylko troszeczkę inaczej to tłumaczymy. Because we're trying to use a human element and saying these are the elements which will lead you to God. Bo używamy tych ludzkich składników i mówimy te składniki przyprowadzą cię do Boga. So on the one hand somebody says this excitement is going to lead you to. Niektórzy mówią, że to podekscytowanie, to podniecenie to jest ten Duch Święty i. But you can go the other way and say, ale można w drugą stronę też pójść. This meditation, I mean the Quaker church. To takie. The Quaker Church. Do we have Quaker? The Quaker Church over here. It's a church called the Quakers. No. The Quakers movement. No, we don't. No. Nope. Quaker at all the brethren. Do we have? Mamy? No, we don't. We don't. They actually believe that you can experience God. Można doświadczyć Boga. Through absolute silence and no. So their services have no noise. Przez ciszę. W ogóle. No singing, no speaking, nothing. You just all sit there. Siedzimy. We're trying to experience God in silence. Doświadczamy Boga w ciszy. So that's the other extreme of to jest drugie ekstremum. And I'm not saying that, you know, I know Quakers are wonderful people. No, Quakerowie są świetnymi ludźmi naprawdę. And many of them gave us our oats porridge and we have Quakers oats porridge. But so I'm saying anything which is false and very very right. Thank you very wszystko, much. Wszystko dziękujemy siostro bardzo. To jest anything bardzo ważne. That is wszystko co jest fałszywe i polega na emocjach, atmosferze bez głębokiego zrozumienia. And it happens, yes, it certainly does happen in people working up the emotions. I've seen it happen. Tak, widziałem to, jak ludzie budowali swoje emocje. But we got the underlying principle is that God. Ale taka najważniejsza podstawowa zasada to jest the truth of God experience first. It's a truth that we experience in God's. To jest nasze doświadczenie w Bogu. That leads to our reaction to Him. I to nas prowadzi do reakcji, a nie reakcje w kierunku Boga. So that does not mean that when I get excited about God and I'm playing and I'm moving and doing whatever, that means that I am somehow falling into some trap of deception. To nie oznacza, że jeżeli poruszam się w trakcie grania, czy reaguję jakoś bardziej emocjonalnie, to wcale nie oznacza, że ja wpadłem w pułapkę jakiegoś zwiedzenia. Because like Nehemiah said, Nehemiah powiedział, the joy of the Lord is my strength. That's where I get it from. The joy radość Pana jest moją siłą, tak? And what God and God's experience in my life is how I express myself. Moje doświadczenie osobiste Boga w moim życiu, tak? Kolejne właściwie pytania dotyczą takiego aspektu psychologicznego. Niektórzy prelegenci, którzy prowadzą wykłady na temat muzyki, mówią o szkodliwości działania pewnych gatunków muzyki na podświadomość, wprowadzanie w hipnozę. Pewne rytmy powodują tu badania na zwierzętach na przykład, które się zachowują nerwowo. Co myślicie jakby o tej stronie tych badań takich na zwierzętach i potem przenoszeniu tego na ludzi? Okay. All right. The pastor keeps looking at me. So I'm the one getting in trouble now. Pastor patrzy na mnie, to. Well, I am not a mouse. Ja myszą nie jestem. I'm not a rat. Szczurkiem też nie. And I've heard that, you know, the experiment's been done. Słyszałem, że takie eksperymenty miały miejsce rzeczywiście. Some school kid in America did an experiment where he had some rats. Taki dzieciak w szkole, tam jakieś myszki miał, czy szczurki. And played some heavy rock. I grał im ostrego rocka. And played some wonderful classical music. Och, i piękną muzykę klasyczną. And in classical music they were very calm. I podczas muzyki klasycznej one były takie spokojne. And the rock music they started to destroy themselves. So they started I to attack each other. W momencie kiedy puszczałem muzykę ciężką rockową, to zaczęły się atakować. I'm just wondering whether they experimented with some aggressive classical music, because there is aggressive classical music. Jestem ciekaw, czy robili eksperymenty z agresywną muzyką klasyczną, bo taka też istnieje. And whether they played some soft rock. I zastanawiam się, czy takiego soft rocka też jej czasami im nie grali. You know, people have used this argument to then suggest that because in this experiment the mice attacked each other when listening to rock music, that makes rock music bad. I ludzie uważają, no skoro podczas muzyki rockowej te zwierzaczki się atakowały, tak, no to muzyka rockowa jest zła. But when they listened to classical, they were nice and calm, so that makes classical music good. Kiedy słuchały muzyki klasycznej, były miłe i w ogóle uprzejme, to znaczy, że muzyka klasyczna jest dobra. The mice didn't say, this is
Myszy tego nie powiedziały, że klasyczna muzyka jest fajna, czy druga nie fajna. They were listening just to a sound. One słyszały dźwięk. And of course, if you're listening to beautiful sound, which is very, you know, symmetrical and so forth, you're going to react in a particular way. I oczywiście, jeżeli słuchacie danej muzyki, która jest asymetryczna, macie konkretne odczucia. But you might react in another way, you know, because music does evoke a response. Of course, tak, it does. Tak, muzyka powoduje naszą odpowiedź naszego organizmu i naszych emocji, oczywiście. But all I'm saying is that aggressivity is not a type of music. Powiem tylko tyle, że sama agresja, czy skłonność do agresji, nie jest związane z gatunkiem muzycznym. It's just a description of it's a description. To jest opis. And you can have aggressivity in any music which has any genre. Wzbudzacza, wyzwalacza agresji w każdym stylu muzyki, czy to klasyka, czy jakikolwiek inny. I've heard lots of it. Słyszałem wiele takich. I can give you titles. Wagner. No, mogę wam dać. Okay, yeah. Wagner. I mean, lots of classical composers who were considered, you know, their music demonic and shouldn't be listening to this. So what I'm saying is that I'm not trying here to be controversial or clever or, nie chcę być ani, put myself above us. Nie chcę być ani jakimś mądralą, ani nie chcę stawiać siebie ponad wami w żaden sposób. What I'm saying is just, let's just think a little bit more broadly, more intelligently about what we're saying. Szerzej, z takim większym rozmysłem. And let's not, as I said, let's not pretend that, you know, let's not suggest that the devil was born with rock music. I nie sugerujmy, że diabeł się urodził z gitarą rockową w rękach. No. Badań naukowych, gdzie mamy do czynienia z encefalografem, który bada, co się dzieje z mózgiem pod wpływem takich czy innych stymulacji. I można to w tej chwili po prostu stwierdzić, jak mózg reaguje, że na przykład można przy pomocy muzyki bardzo szybko przestroić umysł z fal beta na falę alfa, czyli stan, w którym jesteśmy właśnie w czasie hipnozy, ewentualnie medytacji, kiedy otwiera się umysł na podświadomość i można, i muzycy rockowi to przyznają. Hendrickson mówi, że przy pomocy muzyki mogą zaszczepić nam co tylko chcą do umysłu poprzez podświadomość. Czyli jest tu niebezpieczeństwo, że otwieramy nasz umysł na przekazy, które odrzucilibyśmy, gdybyśmy mogli w tym momencie w pełni świadomie korzystać ze swojego umysłu. I tu chodzi o badania naukowe na ludziach robione. Ale ktoś inny pytał o zwierzątka, więc to było połączone. No okej, okay, no ale może skupmy się też na ludziach. I mean, yes, it is true that again, prawda, sound znowu, is waves. Tak. Our brain works with waves. Dźwięk to fala, tak? Absolutely. I mean, if somebody is trying to hypnotize you, jeżeli ktoś was chce zahipnotyzować, they probably wouldn't use rock music. Rocka raczej nie użyje, prawda? It would just be very. To będzie raczej taka muzyka spokojna. And again, I keep going back to this rock versus classical. I cały czas ten rock z klasyką. Because in the mid 20th century, classical composers started to produce what's called minimalist music. Bo w pewnym momencie twórczości taki gatunek muzyczny pojawił się wśród muzyki klasycznej jak minimalizm. Yeah, so composers like Steve Reich, Philip Glass, Teddy Riley. Reich, Glass, Riley, to byli amerykańscy kompozytorzy. Co oni zrobili? Very, very gentle music on a violin or a piano. Bardzo delikatna muzyka na pianinie albo na skrzypcach. And it was just played over and over and over and over again. I to było powtarzane w kółko i w kółko. And they had influence from Eastern mysticism. I to brało się z wpływów wschodniego mistycyzmu. And this music is known as trance music. I to jest muzyka typu trance. So it's not just a rock thing. To nie jest kwestia rocka. It's around, because very often people who are presenting music only present Western ponieważ American ludzie zazwyczaj pokazują muzykę to co world's a bigger place. Świat jest potężne miejsce. And yes, of course, there are ways oczywiście that you can są fale, które affect the waves. I mean, you can get apps on your phone. Są aplikacje nawet na telefon, which are called sleep or relax. Tak, apps. Takie do relaksacji albo do snu, które pobudzają jakieś tam fale alfa, beta. And what they do is they actually do put, you know, waves, things that waves. Produkują fale, which can lead you into more sleepy mogą, states. Wprowadzić cię w stan głębszego snu albo w stan snu w ogóle. And of course the danger with anything where anybody's controlling your mind is that yes, they can
They can tell you what to do. Jest to niebezpieczne, jeżeli ktokolwiek kontroluje twój umysł. Zgadzam się. So we need to yes absolutely make sure that our music. This is why the Bible presents balance. To, i właśnie dlatego Biblia prezentuje nam równowagę. Spirit and what? And understanding. Duch i zrozumienie. The engagement of your conscience, your reasoning, your prefrontal cortex. Czyli działanie naszego mózgu, naszego zdrowego rozsądku, proces myślowy. But God didn't just make a front of a brain. Ale płata czołowego. Ale Bóg nie tylko stworzył nam przód, płat czołowy. He made the whole brain. Stworzył cały umysł. And of course, yes, the encephalographs can show that when you're even playing an instrument or learning activity. Mm-hmm. I encefalograf też potrafi pokazać, jeżeli coś wykonujemy, that the whole brain is involved in that. Że cały mózg jakby jest aktywny. And music can be very, very good for the brain as well. I muzyka dla mózgu również może być czymś zbawiennym, czymś dobrym. So yes, we do need to be educated and informed about. Musimy być wyedukowani i doinformowani. But understand that people do hear music in different ways. Ludzie słyszą muzykę w różny sposób. So the piece of music I played you, which I said was connected to my father's, you know, which got me through my one of the pieces which got me through when I lost my father. Jedna z tych z utworów, który pomógł mi przejść przez to, jak straciłem ojca. To the person at the club, he's just going to be listening to beats. He's going to be listening to rhythms. And it's just all going to go over his head. And maybe you might take some enhancing drugs to i może sobie weźmie jakieś narkotyki, które jeszcze go pobudzą bardziej. But I was able to hear it on a more reasoning level and hear the message behind it. Ale ja mogłem tego to wysłuchać na poziomie mojego zrozumienia umysłu i znaleźć w tym jakąś wiadomość. So whilst it is true, yes, that people can control. Tak, owszem, ludzie mogą kontrolować, ale wy też musicie się dać kontrolować. But make sure you are in control of your own mind, I think, I would say. Upewnijcie się, że jesteście trzeźwo myślący i kontrolujecie swój własny umysł. Pytanie, które zawiera w sobie właściwie dwa pytania. Moją pasją jest śpiew. Czy jest coś złego w śpiewaniu w sobotę na różnych wydarzeniach okolicznościowych? Rozumiem tutaj, że chodzi o świeckie jak gdyby utwory, bo nie ma nic złego w religijnym, ale świeckie. I drugie pytanie, co ze śpiewakami operowymi, adwentystycznymi śpiewakami, czy mogą w sobotę śpiewać? Can an opera singer who is an Adventist sing on Sabbath somewhere else? I mean, I love that faith is something personal. Ja uwielbiam wierzę to, że to jest rzecz bardzo osobista. I would start to hate to think that our faith is just within a box. Bałbym się bardzo czegoś takiego stwierdzenia, że nasza wiara jest zamknięta w pudełku. I like to think that I know Ken quite a bit, but I only know a certain part of him. Znam troszeczkę Kena, ale tak naprawdę niewielką część jego. The way that he expresses and worships is different to mine. To w jaki sposób on wielbi, on oddaje chwałę, jest inny niż mój. So we are both different in that way. Jesteśmy although różni. We're Adventist. Obydwa jesteśmy adwentystami, ale jesteśmy różni. By saying that, I'm trying to say that we are all different. Co próbuję powiedzieć? Jesteśmy różni. We're on different journeys. Jesteśmy na różnym etapie naszej drogi. And when, for instance, someone who is really good in something, be that the singing, like an opera singer. Jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi, jest na przykład śpiewakiem operowym. And is being asked to perform at a certain concert somewhere else on a Sabbath. I jeżeli jest poproszono to, aby wystąpić w sobotę w jakimś innym miejscu, na koncercie? First of all, when a person comes to me and is this opera singer and asks me, pastor, am I allowed to do this? No, jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mnie pyta, no, pastorze, mogę? I don't tell her like I'm the law. I tell you nie what mówię, to do. Ja stanowię prawo. What I would probably ask her much more is like, what have you been asked to go for? What is happening? Where ja are you going go zapytał, to? W zasadzie, a gdzie to jest? Gdzie się wybierasz? Gdzie idziesz? Gdzie cię poproszono?
Co to za miejsce? Because again, first of all, there is an opportunity for this person to reach out. To jest szansa dla tej osoby, aby wyciągnąć tą dłoń do tych ludzi, tak? W pewnym stopniu. He or she is using the talent that God has given her or him to use it in a different place. Używa talentu, który otrzymała od Boga ta osoba, aby użyć go też w innym miejscu. Is that a place that might be good for that person to be on during the Sabbath? Czy to jest odpowiednie miejsce do spędzenia soboty? Now the question I would like to connect to that then is, would that be that place be any good outside of the Sabbath to be in? Pytanie drugie, czy to by było dobre miejsce poza dniem sobotnim? What makes all of a sudden a place during the week okay to be in, but during the Sabbath no we can't go there? Co czyni miejsce godnym w tygodniu, a niegodnym w sobotę? What if this person goes there and is being asked like, would you like to perform and sing with us? I co wtedy, gdy jest ta osoba poproszona, no przyjdź i zaśpiewaj z nami? And this person would say like, yes, I'm willing to do this, but tak, I will do it for free. Bardzo chętnie to zrobię i zrobię to za darmo. Because usually I do this for bo zazwyczaj for my living, biorę za to pieniądze. But I'm gonna do this for free, ale tym razem zrobię to za darmo, ponieważ this is the day of the Lord, this is my Sabbath, this is the day sabbat. Of rest. To jest sabat, to jest dzień oddzielony, to jest mój święty dzień. I'm not gonna do this as my job. Nie robię tego jako mojej pracy, to nie jest moja praca. I'm gonna do this to glorify my Lord, which I worship this day. Zrobię to po to, aby oddać chwałę Bogu. So you see, there are opportunities. Widzicie, są szanse. At the same time, there are risks. I w tym samym są też zagrożenia. Because what if this person were to say, yes, I will do this, but he or she is still maybe weak in their faith? Mhm. Bo ta osoba może powiedzieć tak lub nie i być słaba w wierze też. And might all of a sudden start to think more and more like, actually, ah, oh, what? It doesn't care what you do on the Sabbath or not. I to tak naprawdę nie ma znaczenia, co się robi w sobotę, a czego nie. I think it's a very personal thing that to jest bardzo osobista rzecz. That we all will be presented one way or another, whether we are an opera singer or something else. I to nieważne, czy jesteśmy śpiewakami operowymi, czy kimkolwiek innym. I've been asked on Sabbath sometimes to preach in other places in the afternoon. Czasami prosi się mnie, abym nauczał też w innych miejscach popołudniami w sobotę. Which was not my church, this was a completely different place. Co nie było moim kościołem, to były kompletnie inne miejsca. I know this is recorded and I might get in trouble. O wiem, but I did teraz go there. To jest nagrywane i będę miał problemy, jak tam będę. Because I got an opportunity to bo share mam Jesus szansę, with aby the people opowiedzieć there. O Jezusie innym ludziom. I think it's all again to do with what is the motivation of the person to do this. Myślę, że jest to związane z naszymi motywacjami, co nami powoduje, co nami if kieruje, gdy to robimy. Say, like, I'm doing this so I can make more money. Czy to jest to, że no pójdę, bo więcej kasy będzie? Then I as a pastor would just say, or as a brother as well, I would just say like, jako pastor, no, I don't czy think that is wise. Nie, raczej nie. So there's not Więc a very yes or no answer. Nie ma to odpowiedzi that. Tak nie. I think it has to be relational. To jest kwestia relacji naszej z Bogiem. Tak. Kolejne pytania, właściwie tutaj chyba jedna osoba na dwóch kartkach. Co zrobić, kiedy wiemy o takich przekazach, satanistycznych przekazach w piosenkach popularnych zespołu The Beatles, Queen, Scorpions, Rolling Stones, o okultyzmie, jak na przykład Christina Aguilera i inni. Czy możemy słuchać każdej muzyki i nie ma to na nas wpływu? I to jest ocena świeckich, ale także i protestanckich muzyków chrześcijańskich, którzy związani są z ruchami charyzmatycznymi, mają płytką treść te pieśni, powiązani są z okultyzmem. Czy powinniśmy też słuchać takiej muzyki? It comes again back to the question that has been asked in quite a few different ways of can we listen to one type of music or should we only listen to another type? To się odnosi do prostego pytania, czy powinniśmy słuchać jednego typu muzyki, czy możemy słuchać każdej? And I hope that we start to understand that every type of music can be used to or almost, let me put it like, almost już every type of music can be used to a good purpose or can damage us. Już mówiliśmy, że każdy typ muzyki może albo nas budować, albo nas rujnować. Of course, I have my youngsters in my church and they ask me these questions. No, mam takich młodych u siebie w kościele i pytam mnie, pastorze, I love uwielbiam
Any kind of group, name a name. I love Michael Jackson. Dajcie tutaj nazwę, Michael Jackson, dowolną. Or I love Queen. Albo uwielbiam Queenów. Which was one of the groups that I mentioned just yesterday. I to była jedna grupa, którą wspomniałem wczoraj. And they asked me, can we listen to this? I pytają, czy wolno nam tego słuchać? When I talk with my youngsters about music, kiedy rozmawiałem z tymi młodymi o tym, like the Bible keeps on telling us, use certain principles. Biblia mówi, są pewne podstawy. I ask my young people, nowadays hardly anyone buys the album anymore, as we called it in the old days. They just download it. No w tej chwili się już nie kupuje płyt, tak? Jak za dawnych czasów, w tej chwili ściągamy. So a number of times there are not even sleeves anymore with pictures on it, etc. Więc nie ma już okładek z obrazkami różnymi tego typu rzeczami. But what is more popular now is just that it has all these video clips. Teraz najważniejsze są wideoklipy. And I ask my young people to use a filter. I proszę ich, użyjcie filtra. Watch what you are watching. Look at what you are watching. Patrz na to, co oglądasz. Does it give you a positive feeling? Czy daje ci to dobre emocje? Does it make you feel happier? Czy dzięki temu stajesz się szczęśliwszy? Does it give you a sense like that in that I still feel my presence of God with me? Czy podczas tego klipu ciągle czuję obecność Boga? I ask them to listen to the lyrics. Mówię, posłuchajcie słów. Are these lyrics uplifting? Czy te słowa budują? Or are these lyrics talking about that it doesn't matter with whom you sleep? Czy te słowa mówią o tym, że nie ma znaczenia, z kim chodzisz do łóżka? Just have as much fun in life as you can. Korzystaj z życia na ile się da. Doesn't matter whether it hurts other people, it's all about you. To jest nieważne, co inni myślą, czują. Ty jesteś najważniejszy. So when I talk with my young people about that and I give them some guide rules. Daję im pewne takie wskazówki, można rzec. Not laws, I give them guide rules. Nie prawa, nie zakazy, wskazówki. Because I want them personally to find for themselves where they can go with this. Swoją drogę, którą mają podążać. Because every person is different. Ponieważ każdy jest inny. I like different music than my wife. Ja lubię zupełnie inną muzykę niż moja żona. Yet we are at the same age group. Jesteśmy w tej samej grupie wiekowej, więc. We have different likes, different dislikes. Inne rzeczy lubimy, innych nie cierpimy. But I want my young people and I want people in church in general. Ale chcę młodych i też starsze osoby. To be aware, what are you watching, what are you listening to? Żeby były świadome tego, czego słuchają, co oglądają. Is that something that you would say like, hey, I can share it with anyone? Czy to jest coś, czym chciałbym się podzielić z każdym? When I listen to my music, I'm listening to it as critical as I can. Jak słucham własnej muzyki, to słucham w sposób tak krytyczny, jak tylko to jest możliwe. There are songs that I don't like to listen to because the words are just so anti to what I believe in. Niektóre słowa są odróżniają się od tego, w co wierzę. So then I don't want to start to hear the wtedy the words chcę and everything, and eventually maybe even start to join in with singing. Once again? So once you, if you listen to some of these songs and you listen enough to it, you will start singing them yourself. A, you start joining jeżeli, in. Jeżeli zaczniesz słuchać pewnych utworów, które są niekoniecznie dobre, zaczniesz sam je powtarzać, nawet nie spostrzeżesz kiedy. So I think there are steps just trying to protect ourselves and one another. Więc powinniśmy się podjąć pewne kroki, aby chronić siebie i siebie nawzajem oczywiście też. I'll just say a couple of other things practical. Powiem kilka praktycznych rzeczy. Because in my teenage years, w latach nastoletnich, moich nastoletnich, I changed my taste in music and I actually took out secular music out of my life. Zmieniłem troszeczkę moje gusta muzyczne i wyrzuciłem muzykę świecką z mojego menu. As regular listening. Jako takim czegoś, co regularnie słucham. And that still remains today. Most of what you see on my dzisiaj, to, co on my iPod. Dzisiaj zobaczycie na moim iPodzie. It's going to be music that I've selected that I believe lifts me to where I want to be when I'm driving in the car. I want to be worshiping. To jest muzyka, która powoduje mój wzrost duchowy, to jest wielbię, jak jestem w aucie. Sometimes even when I'm doing my tax returns, I might listen to some sacred music or kiedy czytam, kiedy też studiuję, to też słucham muzyki, która mnie podnosi na duchu.
But I also, as a musician, ale jako muzyk, obviously I'm interested in what's going on musically out there as well. Jestem bardzo zainteresowany tym, co się dzieje muzycznie na świecie. And there is nice music which is secular. No oczywiście jest mnóstwo ładnej muzyki, która jest świecka. But the majority of my listening is sacred simply because that's where I feel I am sort of I just have this passion for God. I just want to have him in my life all the time. Ale z powodu tego, że mam dużą pasję dla Boga i moje życie pasjonuje się w życiu Bogiem głównie, dlatego większość mojej muzyki jednak jest to muzyka kościelna. But I'm not judging anybody to say that, well, because you listen to other music, nie myślcie sobie, that means you don't have God in your life all the time. Że to nie jest tak, że jak słuchacie muzyki takiej, to nie macie Boga. But what I would recommend practically, and I think Brother Christian Bardell does, is recommend actually a fast, a music fast. I Brad Bardal tutaj proponuje nam jako praktyczną metodę taki muzyczny post. And just discover God. Just discover who is God. Odkryj, kim jest Bóg. You know, spend time just in His Word. Spędź czas tylko w Jego słowie, z Jego słowem. And I would say His Word. I powiem exclusively. Jego słowo tylko i wyłącznie. And it's not because I'm discrediting, you know, the ministry we have of prophecy. Dyskredytuję w jakikolwiek sposób ducha proroctwa, natomiast when we look at books first or listen to people first or sometimes even read. Ale często, że jeżeli najpierw słuchamy opinii, czytamy dodatkowe pozycje, a nie pismo, we instantly come to conclusions. Mamy wnioski. And then we don't actually search the Word of God. I nie szukamy tego, nie wyciągamy sami wniosków ze Słowa Bożego. So get back to, you know, just spend time, just get back to the Word of God and get reconnected, you know, connected and reconnected to God. Więc poświęć ten czas na studium, na prawdziwe studium, połącz się ponownie z Bogiem. And, you know, discover who He is naturally, what He means to you. Przypomnij sobie, co on dla ciebie znaczy osobiście, kim jest dla ciebie. And I can guarantee you, when you start to introduce music back into your life, i gwarantuję wam, jak zaczniesz znowu wprowadzać muzykę do swojego życia, you start to think, how was I listening to this? I wtedy zaczniesz się zastanawiać, jak ja w ogóle mogłem tego słuchać. Today we have the, I have a son. Today we have the internet. Dzisiaj jest internet, tak? And my son is listening to music. I mój syn słucha muzyki. And he's enjoying it. I bardzo mu się to podoba. And we have an artist in England called Ed Sheeran. Have you heard of him? I mamy takiego artystę, Ed Sheeran się nazywa. And he's listening to a piece of music which says, I like the shape of you. I słucha tego kawałka, I like the shape of you, czyli podoba mi się twój kształt. You know that one, pastor? No. I don't want my daughter. And but he's hearing it as a piece of music. I on tego słucha. And I'm saying to him, you know, we do mentoring in our church. We do mentoring where we're guiding the young people, the older ones. We are guiding the young people through life, the okay, teenagers, mamy takie, and helping them. Mamy takie coś w kościele, gdzie prowadzimy młodych ludzi, tak, w pewien sposób. Jesteśmy mentorami dla nich. And I've said to them, look, you know, Beyoncé, I love Beyoncé as a singer. Nie mówię, że kocham Beyoncé jako śpiewaczki. She sings beautifully. She ona has some lovely śpiewa songs. Pięknie, ma świetne kawałki. However, ale, there are aspects that ale things są that she's pewne aspekty, about, że to, o czym śpiewa, there is a presentation aspect that she has, to, co jest otoczką tego, which my eyes should not be beholding as a married man. To tego moje oko jako żonatemu człowiekowi no nie przystoi oglądać. Because sexual movement is out there in people's bo, spaces, ten, it's becoming ten, normal. Ten ruch związany z seksualnością, intymnością, no nie jest dobry dla kogoś, kto jest żonaty. And as a question asked, you know, Satanism, occultism is people are unafraid to say things. W okultyzmie, satanizmie ludzie się nie boją powiedzieć. Eurovision Song Contest a few years ago, Norway. Jeden z biorących udział w konkursie Eurowizji. There was a group which won. To była grupa, która wygrała. And their song was Hard Rock Hallelujah. Do you remember ich, that? Ich piosenka to była Hard Rock Hallelujah. No, people are saying yes, people are saying let me not. Okay, I mean, I didn't. I, obviously, I was just watching, and oczywiście, I thought this ja to oglądałem i tak complete myślę, and utter blasphemy. Hallelujah means I give the ogóle, unreserved praise to Yah, God. To jest takie Hallelujah. To jest oddaję chwałę stuprocentową Bogu i. And when people use the word Hallelujah in music. I jeżeli ludzie używają słowa Hallelujah w muzyce. They're using, you know, the highest praise we can give to God. To używają tego, co powinniśmy oddać Bogu, czyli najwyższej chwały, tak?
Girls get your hallelujah. Uptown Rock is gonna give it to you. No i mamy taki utwór, he gdzie another prostu... song. Bruno Mars, okay. No tak, to, okay. Jest, to jest ten utwór. And który... people think it's fun to sing that. I to jest, i ludzie uważają, że to jest fajne śpiewać tego typu słowo w takim utworze z takimi konotacjami i skojarzeniami. Hallelujah. Ya means God, the Lord most sacred. Bóg, coś najbardziej świętego. So we must make sure that we don't have the use of his name and musimy uważać, żeby nie nadużywać jego imienia, tak? See, that's true Satanism. We think Satanism to jest prawdziwy just... satanizm. My myślimy, że satanizm remember to jest... Lucifer was an angel of light. Lucifer był aniołem światła, pamiętajmy. And he didn't say to Eve, eat that apple of the tree. No, eat that fruit of the tree now. I on nie powiedział do Ewy, zjedz to jabłko teraz. Otherwise I'll get you. Albo czy tam... He used what thought to be spiritual reasoning. Did the Lord really not tell you to do this? Czy naprawdę powiedział, czy rzeczywiście możemy być jak Bóg? So deception, you know, is not just in zwiedzenie to nie jest aggressive bloodshot eyes, but to nie są przekrwione oczy, jakieś tam wrzaski i krzyki. So we need to be very mindful that we musimy być uważni. Satan has done so much evil. Why do we want to invite him in our house, in our minds? Szatan czyni tyle złego, że nie powinniśmy go zapraszać do naszych mieszkań, do naszych umysłów. Zabieram głos. Chodzi o manipulację poprzez muzykę. Jeżeli mamy taki utwór jak Schody do nieba, w którym jeżeli jest normalnie to wykonywane, są jakieś neutralne słowa o Pani Majowej, a od tyłu słuchamy i jest hymn ku czci szatana, jakieś słowa typu mój słodki szatanie, to zastanówmy się, w jakim celu w ogóle takie nagrania są umieszczane. Kompozytor napisał, że napisał ten utwór w 15 minut i jakaś moc prowadziła jego rękę podczas pisania, czyli mamy do czynienia z pismem automatycznym. Musimy sobie uświadomić, czy nam się to podoba, czy nie, ale jednak poprzez muzykę można wpływać, można manipulować, można otwierać podświadomość. I teraz, jeżeli nasza podświadomość otwarta jest na taki przekaz, to co się dzieje z naszym umysłem, w jakim kierunku to nas prowadzi? Stwierdzono, że nawet jeżeli dociera do naszego umysłu poprzez podświadomość tekst w języku, którego nie rozumiemy, to mózg to tak przetwarza, że pomijając nasze centra osądu, logicznego myślenia, to jednak zaczyna na nas oddziaływać. I tu jest ta furtka, którą szatan z pewnością wykorzystuje i to jest niebezpieczeństwo dla nas po prostu. We know that some of the things were going on at a certain time with music. Wiemy, że pewne rzeczy się dzieją jakby w muzyce. That all of a sudden this information came out around the late 80s and 90s of backward masking, so lyrics backwards. I też była ta kwestia słów czytanych od końca. Now I could be very short and just say like, hey, I never played my albums backwards. It would have ruined my record powiem player. Tak, nigdy nie grałem swoich kawałków od tyłu, to by totalnie zniszczyło jakąkolwiek koncepcję moją muzyczną. But that would mean I would not take this comment serious and I don't want to make that kind of impression. I don't want to give that impression. Ale to nie chcę takiego wrażenia wywrzeć. The thing is that even if that has been used in albums and maybe had an influence on certain people, we're living now in this day that we don't need any albums being made, I think, in a way anymore with backward masking, because a lot of them albums are clear about what they sing. W dawnych czasach rzeczywiście to maskowanie, ukrywanie tego ukrytego przekazu, który można było odcyfrować, puszczając utwór od końca do początku, w tej chwili już najzwyczajniej w świecie nie jest potrzebne z tego względu, że w tej chwili już nie kryjemy żadnych treści, bo wszystkie treści są przez świat dozwolone. Nie potrzebujemy tego maskingu, powiedzmy sobie, czy tego ukrywania. I have no problem to take it, because I've never really studied it and tried it out myself, but I have no problem to believe that this might have been used. Nie wiem, jakby to miało być użyte, skoro można to używać normalnie, w przód. Nie trzeba już teraz się z tym kryć. But listening now, today, critically to a lot of the songs, ale słuchanie krytyczne, z takim rozmysłem tego, co wpada nam do ucha, the devil doesn't have to hide anymore in backward masking. Diabeł nie musi się już chować. The devil doesn't have to take to use tricks. Nie musi używać sztuczek. Without us knowing. Bez naszej wiedzy. He is straight in our face. On jest
prosto twarzą w twarz nam z tą muzyką. The lyrics, the way that indeed on video clips people are moving, the way that they are hardly dressed. Czyli ludzie bardzo skąpo ubrani, półnadzy, teksty, które nam proponują, ruchy, które wykonują, to wszystko nie jest ukryte już. That has the influence on us today. To ma na nas wpływ dzisiaj. That has the influence on our young people. To ma wpływ na młodych ludzi. Who are often looking for people that they can sort of find as a hero in their life, as something they can worship, a celebrity. Oni szukają kogoś, kogo mogą wielbić, kogoś, kto będzie dla nich jakimś takim wzorem, przykładem. No i wybierają sobie celebrytów, tak? And our young people and even those that are not that young start to copy them. I oni chcą ich często nawet naśladować w pewnym stopniu. Dress like them. Ubierać się jak oni. Use the words like them. Używać takich sformułowań, and słów. They just want to be like them. I chcą być tacy jak and oni. And maybe what we where we have gone wrong is that we have not lifted God enough up to say like this is the model that we should be aiming for. No i powinniśmy raczej na Boga patrzeć, może nie przekazujemy młodym ludziom tyle informacji na ten temat, żeby patrzyli na Boga jako na wzór, a nie na te gwiazdki. You see, as a pastor, I can preach as a pastor and tell them about all the bad things out there. Mogę ich uczyć jako pastor o wszystkich złych rzeczach, które tam są, na nas czekają. But if I don't replace it with the best model they can have. Ale jeżeli im nie zastąpię tego tym, co jest najlepsze dla nas. I still leave them empty. To ciągle oni są puści w środku. I haven't given them anything that it should be replaced. Nie dałem im nic w zamian. So I tell my young people and I tell my members in the church, read God's word. I mówię i będę powtarzał wszystkim, młodym i starszym, czytajcie Słowo Boże. Drink it daily, drink it nightly. Przyjmujcie je, codziennie pijcie wodę żywota, co dzień, co noc, zawsze. So as the Bible said that if you do this, jeżeli you will not zrobić, be ensnared by the devil's tricks. Nie będziesz zwiedzony przez zakusy szatana. Because he will keep on finding new ways. Ponieważ on za ciebie znajdzie drogę, tak? Poprowadzi cię. Let's not be fooled. The devil has got thousands of years of experience. We're not going to outwit him. Nie wykiwamy, nie wyprowadzimy diabła w pole. Diabeł ma kilkutysięczne pole doświadczeń, więc let us stay focused on the way, the truth and the light. Skupmy się na drodze prawdy, nie na drodze zatracenia. Drodzy, będziemy już kończyli, jeżeli ktoś czuje niedosyt albo też może jego pytanie się nie pojawiło. No bo są takie pytania, jak co zrobić, by w kościele muzyka była na wysokim poziomie. No to już ja mogę odpowiedzieć. Edukacja i modlitwa. Trudno, żebyśmy im zabierali czas. Co zrobić, kiedy perkusja dzieli na zjazdach ludzi, prawda? Czy siać zgorszenie i na siłę wprowadzać? Po pierwsze zależy, czy to jest jakaś duża grupa, prawda? Bo to jest istotne, ale myślę, że jeżeli by miało dzielić, to lepiej nie wprowadzać. Ja pamiętam w 80-tych latach w Warszawie w zborze, gdy perkusję postawiliśmy, to nie jest nowy problem, ukryliśmy ją za kwiatami. Więc słyszeli, że coś tam gra, ale nie widzieli i nikt się nie zgorszył. To nie jest oczywiście rada, żebyśmy w ten sposób wprowadzali perkusję, ale na pewno nie powinniśmy gorszyć się nawzajem. Pozwolę sobie tylko na ostatnie pytanie, bo to ważne jest. Jakie jest oficjalne stanowisko i zalecenia generalnej konferencji dotyczące muzyki? The last question. Okay, well, I mean, yes, I mean, it's very, very simple. Pastor Gert covered it yesterday. And it's actually on the website now. To jest na stronie, tak na dobrą sprawę, więc oficjalne stanowisko. We've been saying this all weekend. Mówiliśmy o tym przez cały weekend. The reason for controversy. Powodem kontrowersji. Is because we have gone away or are not rooted in the Word of God. Jest to, że oddaliliśmy się albo nie jesteśmy ukorzenieni w Piśmie Świętym. So we're looking for what human beings are trying to tell us. Więc patrzymy oczami ludzkimi, na to, na co ludzie zwracają uwagę. We're looking for that paragraph in the great controversy to inform us. We're looking for a paragraph na rozdział, na fragment, który o tym mówi w Wielkim Boju czy w innych publikacjach. Back to the word. Do słowa. You know, back to the relationship with God. Wróć do relacji z Jezusem. And I'm talking about genuine relationship, i not prawdziwej just relacji, nie tylko not feelings, just I feel good today and then I feel good tomorrow. Based on dzisiaj, truth tak, and spirit and prawdziwy our whole self being enveloped in God.
Chodzi o to, żebyśmy byli wrośnięci w Boga, żebyśmy byli wrośnięci w Niego. I have sat on committees which were preparing music policies for General Conference. Byłem członkiem stowarzyszeń, rad, które ustalały pewne reguły, przygotowywały prawa dotyczące i politykę generalnie muzyczną dla Generalnej Konferencji. Zasiadałem w takich radach. And we've had to point many, many things out. I wiele rzeczy było wielokrotnie poruszanych. We do not follow the General Conference. We do not follow the General Conference. Nie stosujemy się do Generalnej Konferencji? No, we do not follow the General Conference. No. Okay. We follow God. Yeah? My nie podążamy za Generalną Konferencją, my podążamy za Bogiem. So let's not look for the General Conference, what General Conference says about this and General Generalną Konferencję. Let's look what does the Lord say? Patrzmy na to, co Bóg mówi. And also, can I say, Ellen White said this so many times. She said, Ellen White powiedziała tyle razy. A lot of people are saying, Ellen White says, and Ellen White says, Ellen White says. Wiele osób mówi, Ellen White mówi to, mówi she to, says, mówi to, mówi to. Go back to the word Ona of mówi, God. Wróć do słowa, she wróć says, do źródła. I am a lesser light leading to the greater light of God's words. I am the smaller light. Jestem mniejszym światłem, który prowadzi was do większego światła poznania przez she Boga. She said, if people were studying the Bible the way, then she wouldn't even be needed. Gdyby ludzie studiowali Biblię tak, jak potrzeba, to ona by w ogóle nie była potrzebna do niczego, tak? So the Word of God and the beautiful things that Ellen White sheds to illuminate and give us some of the missing information or tell us how it affects our lives. Ellen White prowadzi nas do Boga, prowadzi nas do Pisma poprzez naświetlenie pewnych rzeczy, których nie wiemy albo których nie dowiedzielibyśmy się sami. And I say this very passionately because I know. I mówię to z wielką pasją, bo wiem. Once we leave, that people are going to say, right, well, this is dangerous now because you've, że ludzie you've powiedzą, said things. Now people are going to interpret as teraz ludzie będą interpretować. Anything goes, and people are going to say, right, good. Teraz powiemy, okej, w porządku. Gert says no. Gert mówi nie. Ken says no. Ken mówi nie. Pastor Corrado says no. Pastor mówi nie. What God says all the time. Okay, I hope I've said it correctly. I'm saying we don't take what I've said. If I've said anything which is not in the Word of God, then follow the word of God, not me. Mm-hmm. We are not the authority. My nie jesteśmy autorytetem. To nie my nie wygłaszamy swoich poglądów. But we cannot go wrong with the word. You can't debate and argue. Ale nie wolno kłócić się ze słowem Bożym. Nie to is not sufficient. Nie podlega dyskusji. Find God. It's our only reference point of finding God, and anything else, it's got to agree with the word of God. Musimy się zgadzać ze słowem Bożym. I to jest to. Dziękujemy bardzo. Młodzi ludzie powiedzieliby, że Maćku, nie wiem, czy znajdziesz takie słowo, że przeczołgaliśmy naszych gości. Wyczerpaliśmy maksymalnie, ale bardzo doceniamy to, że przyjechali na nasze zaproszenie, że przedstawili nam cały ten program. Mamy nad czym myśleć. Dziękujemy też za te ostatnie słowa właśnie, które kierują naszą uwagę do Słowa Bożego. Ale pięknie, że możemy dyskutować o tym i rozumieć się nawzajem. Chcielibyśmy bardzo serdecznie dziękując dać mały upominek. Nie mieliśmy kłopotu z zakupem upominka dla was, dla muzyków, więc chcielibyśmy to, co mamy najdroższego w Polsce, przekazać wam na pamiątkę, wspomnienie. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy serdecznie za wszystko. I'm sure that Ken will also want to say something. Jestem pewny, że Ken też coś będzie chciał powiedzieć. When you are being invited to come to a place like jeżeli this, jesteście zaproszeni w pewne and we do our preparation and we study and we read i robimy pewne przygotowania, czynimy pewne przygotowania do tego. And then we pray and we pray even more. I modlimy się jeszcze więcej. And then we come to meet you. I kiedy spotykamy się w końcu. First of all, it feels like just haven't been here for about 2 days, like we've been here much longer. To wydaje się, jakbyśmy byli tutaj już dużo dłużej niż tylko te 2 dni.
That I really appreciate that you came. Naprawdę doceniamy to, że tu jesteście. That you take your time out and came to join here. Że poświęciliście swój czas, przyszliście tutaj, dołączyliście się do nas. And to join in the conversation. I że włączyliście się w dialog. As I said this morning, we are here to practice, to learn. Jesteśmy tutaj po to, jak już mówiłem, aby się uczyć. Only when we go to heaven, we will do it perfect. Tylko w momencie, gdy pójdziemy do nieba, będziemy robić wszystko idealnie. Because then we will be again perfect. Bo wtedy będziemy ponownie jako ludzie doskonali. So I'm looking forward that we're gonna see each other in heaven. Więc nie mogę doczekać już się tego momentu, kiedy znajdziemy się wspólnie w niebie. If it's not here in Poland or here in this world. Jeżeli to się nie stanie tu, to się stanie w niebie. And thank you for sharing what you did. I dziękuję za to, czym się dzieliliście. Thank you for being honest also with me personally. Dziękuję, że byliście szczerzy wobec mnie. Forgive me if I did say something that maybe was hurtful. Chciałbym was przeprosić za coś, co mogło być maybe something that gave you the impression that I was not respectful. Bądź dać mogli się odnieść wrażenie, że nie okazałem należytego szacunku. That was never the intention. To nie było moją intencją. But we worship from the heart. Ale my wielbimy z serca. And sometimes the heart flows over and we say things in our enthusiasm. Ale czasami serce wyrywa się i mówimy rzeczy, których może czasami nie powinniśmy. But be assured, since we said and I said, we are not the authority. Ale tak jak już powtórzę jeszcze raz, to nie my jesteśmy tutaj autorytetem. I will now go home to England. Teraz wrócę do domu do Anglii. And what you've shared and what you said and what you asked will ring in my mind and in my heart. I to, o co pytaliście, o czym mówiliście, o czym dyskutowaliśmy, będzie cały czas rozbrzmiewać w mojej głowie. And I know that the Holy Spirit will then keep. I wiem, że Duch Święty będzie do mnie przemawiał. Receive more understanding. Otrzymam więcej zrozumienia. And I will continue to pray for all of you here in Poland. I będę modlił się o to, co tutaj się dzieje w Polsce. As long as you keep your eyes focused on Jesus and tak długo, read his jak wasze oczy będą zwrócone na Jezusa. And then start to try to find your ways of how to worship this immense God and share it with people wherever it is. Patrzcie na Jezusa i kierujcie ludzi do niego. I don't think you can go wrong. You can't go wrong. To się nie może nie udać. I also want to say też chcę powiedzieć, że dziękuję from the bottom of my heart. Z głębi serca. And if I've said anything also offensive, jeżeli coś powiedziałem, co mogłoby się wydawać rażące, blame the interpreter, because he got it wrong. Całą winę trzeba zrzucić na perkusistę, tak? But no, I've said my passion is for the church. Ja mam dużą pasję, dużą taką dla kościoła w ogóle. For church mission, and I only just want to see the church. In love with Jesus and ja to chcę zrobić z miłością, chcę robić z miłości Jezusa and as I said, seeing how excellent things are done in the secular world, I just want to see that excellence and the greater excellence in the church. Chcę widzieć, jak Kościół wzrasta, staje się bardziej doskonały i to wielbienie staje się jeszcze lepsze i jeszcze lepsze. And I want to see us talking a lot and singing a lot about his soon return. That's our message. I chcę, abyśmy mówili dużo i śpiewali dużo o jego powtórnym przyjściu. And keeping that alive and having a sense of excitement and enthusiasm. I chcę, żebyśmy mówili o tym entuzjazmie, tak? And being confident about our own faith. Żebyśmy byli pewni tego, co wierzymy. Sometimes we're a little scared about our own faith. Żebyśmy nie byli przerażeni swoją własną wiarą, żebyśmy nie byli zamknięci w pudełkach. And last thing I'm going to say, we haven't answered all the questions. Nie odpowiedzieliśmy oczywiście na wszystkie pytania. So you'll have to invite us back. Więc musicie nas zaprosić jeszcze raz. Dziękujemy bardzo.